Cześć moi kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale Okien Szamana. Dzisiaj jest audycja, wideokast totalnie niesamowity, ponieważ zaprosiłem gościa specjalnego, mianowicie jest to Wojtek Bajer z kanału Centro Jestestwo. Jest to jeden z niewielu Polaków, którzy naprawdę mówi jak jest, zwłaszcza jeżeli chodzi o temat świadomości, o temat tego, że powinniśmy zwracać się ku własnemu wnętrzu. Jest to człowiek, którego naprawdę warto słuchać, ponieważ ma niesamowitą wiedzę do przekazania. Po raz pierwszy, gdy zaczęliśmy rozmawiać z Wojtkiem, rozmawialiśmy przez telefon prawie 2 godziny i to jest jakby takie poczucie, jakbyśmy byli wspólnymi duszami gdzieś tam, nie wiem, ściągniętymi skądś tam i mamy generalnie tą samą misję, żeby szerzyć świadomość i żeby pomagać wam odnajdywać drogę do siebie. Witam cię serdecznie, Wojtku. No siemanko, Barteczku, bardzo mi miło. Witam was, kochani widzowie. Bardzo ładnie mnie przedstawiłeś, jest mi niezmiernie miło. Ja tutaj taki skromny chłopak, a ty w takich wielkich słowach. Ale tak, no mamy do zrobienia pewną robotę. Oczywiście nie jest to... nie wiadomo jak zakrojona wielka misja, natomiast no, myślę sobie, że jedyną naszą misją jest podążanie za naszym sercem teraz, tak? Jeżeli nam mówi coś wewnątrz nas, że te rzeczy, które odkrywamy dla siebie są ważne i warto się nimi podzielić, mamy również jakieś takie swoje talenty, powiedzmy, którymi moglibyśmy się podzielić z ludźmi, to czemu tego nie robić, tak? No jasne, wiesz, tylko że widzisz, problem polega na tym, że w dzisiejszych czasach, ponieważ To globalne przebudzenie następuje, wibracje ziemskie się podnoszą i ludzie czują w sobie potrzebę szukania czegoś, jeżeli chodzi o świadomość, to trafiają niestety w śmietnik informacyjny, gdzie ludzie próbują robić na tym biznes i odwracają uwagę od tego, co jest najważniejsze, czyli od ziarna, tak naprawdę nazwijmy to tak górnolotnie, ziarna Boga, ziarna architekta. Ja nie lubię używać słowa Bóg, tylko architekt bardziej ja używam pasuje. Słowa stwórca. Stwórca też mi pasuje. Odwracają właśnie uwagę od ziarna stwórcy, który każdy z nas ma w sobie. A to jest najważniejsze, żeby umieć to odnaleźć. Dlatego ja zawsze namawiam ludzi do tego, żeby podążali za głosem serca, żeby szli za intuicją i żeby realizowali samych siebie. I dokładnie to samo robisz ty. Ty w bardzo fajny sposób to opisujesz. Wspomniałeś mi, jak się nazywał ten facet? David Hawkins. David Hawkins. Weź powiedz coś więcej na ten temat. Naucz trochę z triku starego szamana. No to widzę, że lecimy na dzień dobry już do sedna, ale to bardzo dobrze. Na początek pozwolę sobie nawiązać do tego, co powiedziałeś a propos tego, że ludzie, którzy gdzieś tam się przebudzają, są wrzucani w śmietnik na dzień dobry. No ja też to widzę, tak? Jakby sam tego doświadczyłem i myślę, że ty również, tak? Jasne. Więc wszystko tutaj ma swoją rolę. Jakby my sami wywodzimy się z tego śmietnika, natomiast jako, nie chcę tutaj mówić jako pierwsi, bo to byłoby kłamstwo, natomiast czy nieprawda. Natomiast gdzieś tam odkryliśmy w sobie, dokopaliśmy się do zarzewia genezy całej naszej traumy, czy tej przeszłości, która doprowadziła nas do tego śmietnika, dzięki czemu mieliśmy okazję odważnie rozpoznać swoje prawdziwe ja, jakby jakkolwiek tego nie nazwać, poprzez rozpoznanie lęku w sobie. Dzięki temu teraz to my możemy wychodzić z tą informacją do ludzi i to jest piękny proces w moim rozpoznaniu ewolucyjny, który po prostu się toczy i to w zasadzie świadczy o tym, że wszyscy idziemy jakby kolektywnie teraz już w jednym kierunku, bo tych ludzi pojawia, tych ludzi z rdzenną prawdą przefiltrowaną przez różne historie życia pojawia się coraz więcej, tak? Więc ja to uznaję za dobry objaw i za dobry objaw uznaję również, że tych powiedzmy siewców dezinformacji, bardzo często nieintuicyjnych. Oni nie robią tego jakby celowo. Tak. Oni głęboko wierzą w to, co mówią. Natomiast oni dalej zapraszają do zasprzęglania się w rzeczy zewnętrzne, co tak naprawdę odziera nas z naszej rdzennej mocy, zamiast nam jej dodawać. Więc no...
Myślę sobie, że taka rola, miło mi w ogóle, że tak określasz to, co robię, tak? Ja też czuję to, że tak właśnie jest. Moja intencja jest bardzo silnie zesprzęglona z moim pragnieniem, które miałem od dziecka, czyli poznania prawdy, poznania, czym jest rzeczywistość. To definiuje moje życie, o tym jest moje życie od narodzin. To mamy, więc... mamy dokładnie to samo. Dokładnie to no samo. Właśnie. Więc no gdzieś tam o tym jeszcze może pogadamy, tak, o ćpaniu, o historii uzależnienia, o tym, no bo w moim przypadku, no ja podejmowałem w życiu takie wybory, że mnie przeorało na amen, tak, że doszedłem do punktu, w którym niżej miałem już tylko się wylogować i to ze względu na to, że podejmowałem, jak wspomniałem, decyzje, no, które staczały moje życie na dno. Natomiast nie o tym, miałem mówić o Hawkinsie. Ale poczekaj, zanim powiesz o Hawkinsie, bo to jest też ciekawe, bo z tego, co rozmawialiśmy wcześniej sobie, to najwspanialsze w tym wszystkim jest to, że tak, twoje jakby źródła informacyjne są jakby to skrajnie różne od moich źródeł informacyjnych, którymi ja się kierowałem, ale dotarliśmy do tego samego punktu, co jest niesamowicie wspaniałe, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. To jest absolutnie niesamowite. Wiesz, jak ktoś z otwartym umysłem podchodzi do pewnych spraw, to zaczyna w pewnym momencie widzieć tą drogę, tak? I nawet brnąc przez ten śmietnik informacyjny, zaczynamy łączyć pewne kropki i no, wiesz, no tej prawdy, że jakby to źródło stwórcy jest w nas i my sami możemy być tym stwórcą, jeżeli uwydatnimy swój potencjał, ta informacja jest jednoznaczna. Natomiast, wiesz, ja też miałem wiele różnych swoich sytuacji kryzysowych i tak dalej. Tutaj absolutnie, wiesz, nie chodzi o licytację, bo z twojej historii jasno wynika, że poszedłeś naprawdę hardkorowo. Natomiast myślę, że było ci to potrzebne, że ta twoja droga tak musiała pójść, że musiałeś zderzyć się z tą ścianą po to, żeby odnaleźć siebie, żebyś był tym, kim jesteś. Jakie to jest niesamowite, stary, to jest absolutnie niesamowite, bo gdybyś nie przeszedł tej drogi, to nie byłbyś tym, kim jesteś teraz. No tak, ja generalnie, może zostawmy Hawkinsa na później, dobra? Okay, I tak będę do niego nawiązywał, to jest nieuchronne w tym, co mówię, zawsze dobra, do niego nawiązuję. Dobra. Tak więc tak, to jest absolutna racja. Widzisz, ja w moim rozpoznaniu doszedłem również do tego, powielam trochę jakby informacje płynące gdzieś z nowej nauki, z nowej fizyki, z nowego modelu rzeczywistości, z epigenetyki i tak dalej, że w holograficznym wszechświecie nie ma jednego atomu, który nie byłby na swoim miejscu. Tutaj wszystko jest idealnie. Rzeczywistość energetyczna, rzeczywistość jaźni, nie ma miejsca na puste przebiegi. Tak to nie działa po prostu. Jedynym miejscem na pusty przebieg jest doświadczenie wewnątrz energoinformacyjnych matryc, czyli aur ludzkich, fraktalnych, samopowielających się, można powiedzieć, tych pączków z dziurką, torusów, tak? Tak. Energetycznych matryc nas, wewnątrz których ewolucja uczy się najdoskonalszej drogi do wyrażenia potencjału, drogi o najmniejszym oporze, więc całe nasze doświadczenie człowieka dzisiaj na Ziemi jest niczym innym jak realizacją dochodzenia do blueprintu rzeczywistości zapisanego w jednolitym polu wszelkich możliwości, tak? Ten blueprint jest realizowany poprzez portal naszego serca, poprzez czarną dziurę wewnątrz naszego torusa i on tu jest wgrywany jako rzeka informacyjna, dosłownie bitów informacji, planków. Z tego blueprintu, kiedy my dosłownie na poziomie doświadczenia odzieramy się z fałszywych przekonań rzeczywistości, bo trzeba jasno powiedzieć, że świat, który zaimplementowano nam w głowy z momentem przyjścia tutaj, w 95% albo nawet w niektórych przypadkach całkowicie jest światem błędnym, jest światem farmazonów. Tak, tak. Kiedy my wierzymy w rzeczy, które z punktu ewolucyjnego są nieskuteczne, wtedy cierpimy. I to jest jedyne wyjaśnienie cierpienia. Kiedy my przywiązujemy się do materii, a to jest z punktu widzenia ewolucji absolutnie niepraktyczne, bo ten hologram ma być Hyde Parkiem, my mamy go projektować, tu ma się żyć zajebiście, on po to powstał. Dokładnie tak, tak dokładnie tak. Tak, natomiast widzisz, poziom uciemiężenia i cierpienia jest nam potrzebny tylko po to, żebyśmy rozpoznali, w jaki sposób nie używać
tych narzędzi, które zostały nam dane, a więc narzędzi kreacji najpotężniejszych z możliwych, umysłu, który jest przedłużeniem umysłu stwórcy i który dostał moc wdrażania potencjału w jednolite pole, które w swojej mechanice, w swoich uniwersalnych prawach będzie nam zwracać doświadczenie podług tego, co w nie wkładamy, oraz energii kreacji, czyli energii serca. Tak? Tutaj jest jeszcze temat, który nie do końca został przeze mnie, a to przez ciebie, w sensie to dzięki tobie, nie do końca, jakby włożyłeś nową szprychę w mój model, tak? Cieszę się, który on się łączy już na nowo, ponieważ mówię tutaj o książce Waltera Russella. Tak. Ja ją kupiłem i ją czytam, tylko czytam ją tak, że jeden akapit muszę czytać 15 razy. Słuchaj, ja mam dokładnie to samo z Walterem Russellem. Absolutnie niesamowity człowiek, facet, który ponad 100 lat temu rozkminił to wszystko. On wyprzedzał swój czas o tysiąclecia. Dalej wyprzedza. Dla tych, którzy nie wiedzą, Walter Russell to był artysta, naukowiec i malarz i muzyk, który rozkminił, jak działa w ogóle fraktalny wszechświat. Rozkminił to wszystko, spisał całą tą swoją wiedzę i powysyłał do różnych ludzi, do Einsteina, do Tesli i tak dalej, i tak dalej. I Tesla, Nikola Tesla powiedział mu, żeby schował tą swoją wiedzę i zakopał na 1000 lat, bo przez 1000 lat ludzkość nie będzie w ogóle w stanie zrozumieć, o czym on mówi. Natomiast Tesla się mylił, niestety. No, trochę, na szczęście. Na szczęście, ale jest faktycznie tak, jak mówisz, jakby sposób pisania Waltera Russella jest taki... Siermiężny na maksa, jest toporny namen. Strasznie, ale wiesz, myślę, że wynikało to z tego, że on chciał wtedy się przebić przez ten świat naukowców, żeby jakby jego teoria została uznana, dlatego on jest taki bardzo pompatyczny, ale tak naprawdę... Jak udało mi się przebrnąć przez chyba 4 czy 5 rozdziałów do tej pory, to na przykład jeden rozdział on mógłby streścić na jednej kartce, nie? Wiesz, tak jakby napisał rzeczowo, po prostu tak i tak. Natomiast no, jego sposób pisania jest taki, jaki jest, ale no, wiesz, może tak miało być, nie? A propos jego sposobu pisania, wiesz co, ja uważam, że on po prostu bardzo opisowo traktuje rzeczy, które można by skondensować na rysunku. Które o wiele łatwiej by było zrozumieć, gdybyśmy pewne rzeczy rozrysowali. Dla człowieka, który nie miał nigdy styczności na przykład z tym, czym jest pole elektromagnetyczne, jego opis będzie czarną magią. W życiu, wiesz, ja, który w liceum był pasjonatem fizyki i który gdzieś tam ma o tym pojęcie, który widzi rzeczy raczej w obrazach, tak? Trudno mi sobie wyobrazić to, co on pisze, natomiast staram się jakby z całą mocą. Ale jeszcze chciałem nawiązać, bo nie skończyłem swojego wątku, tak? Ja przepraszam, że tak. Dawaj. Może przejmował trochę tutaj. Dawaj. Że włożyłeś w szprychę w tą moją koncepcję, ponieważ Walter Russell przedstawia wszechświat w sposób totalnie niezwykły, pionierski, to mało powiedziane, tak? Ja czuję, że on po prostu przedstawia tak, jak jest. I to, co on opisuje, jest bardzo spójne na przykład z odkryciami Nassima Haramaina, który jest jakby kolejną, znaczy on jest fundamentem całego modelu centrojestestwa, który przedstawia mu siebie, wobec czego Boga czy stwórcę można by... Walter Russell przedstawia po prostu jako magnetyczne, zimne pole energii, które przenika wszystko jak plazma. Tak? Nassim cytuje w swoich postach na Instagramie Waltera Russella. Widzisz, no to ja nie jestem aż tak głęboko w tym. Ja, widzisz, ja też mam tak, że jakby nasyciłem się naukami Nassima Haramaina na tyle, na ile mi było to potrzebne do stworzenia modelu, który tworzę, wobec czego ten model jest oparty absolutnie na fundamencie nowej fizyki. I z tego, jak sobie teraz wracam do podcastów czy do streamów Nassima, to on po prostu rozwija ten model, tak? I on tam niczego nowego nie odkrywa. Więc no, to mi pozwala wierzyć, że to, co ja robię, również ma wartość ogromną, ponieważ jest spójne z ewolucyjną prawdą, tak? Natomiast widzisz, ten model, skoro Nassim go cytuje, Russella, to musi być spójne i ja to właśnie układam w swojej głowie, łączę znowu kropki na nowo. No, natomiast widzisz, to, co mówi Russell, to jest to, żyjemy wewnątrz, jeżeli mielibyśmy określić stwórcę,
gdziekolwiek, to żyjemy wewnątrz niego. Dokładnie Sami tak. doświadczamy tego Stwórcy, tak? Energia nieskończonego ramienia Stwórcy, z którego wynika cały hologram życia, jest na nasze potrzeby absolutnie nieskończona. Haramein obliczył, że potencjalna gęstość próżni to 10 do 98 grama na centymetr sześcienny. Jakbyśmy przerobili to przez wzór einsteinowski, równa się mc kwadrat, oznacza to, że z jednego centymetra sześciennego próżni moglibyśmy zasilić nasz Układ Słoneczny do końca Wszechświata. To jest w ogóle niepoliczalna ilość energii. Tak. Ja, wiesz, ja czasami też jak sobie zdaję sprawę z tego, czy w medytacjach, czy w rozważaniach w ogóle, jak wielki musi być architekt, który zawiera w sobie całe życie i całe życie zawiera się w nim i nic bez niego nie może istnieć. Bo tak, my z naszym trójwymiarowym światem mamy miliardy galaktyk, tak? Są jeszcze pewnie miliardy totalnie nieodkryte, na to wszystko jeszcze nakładają się światy równoległe i on to wszystko zawiera w sobie, to jest po prostu, nigdy nie przestanie mnie to zachwycać, plus jeszcze fenomen, jakim jest życie w każdej absolutnie każdej formie, nie, od człowieka, który jest w stanie coś tworzyć, po kotka, nie wiem, krzaczek. Wiesz doskonale, o co mi chodzi. Ten rozmiar jakby Stwórcy z każdą jakby nową rzeczą, którą poznaję, rośnie coraz bardziej i po prostu czuję się nawet nie jak pyłek na wietrze, jak o tym myślę. Wiesz co, ja myślę, to jest w ogóle jedno z największych odkryć mojego życia, jeżeli mogę to tak ująć, bo ja przez całe swoje życie próbowałem właśnie zrozumieć świat, czym on jest, jak on działa, na bazie tych przekonań, które były wgrane w moją głowę. No i to była misja skazana na niepowodzenie, teraz to widzę od samego początku, ponieważ mój obraz świata był totalnie ograniczony, więc ja próbując rozgryźć, jak w istocie działa rzeczywistość, nie miałem w ogóle bazy percepcyjnej do tego, żeby to zrobić. Więc dziś, bazując na tym, co przeżyłem, na procesie rozwoju, którego doświadczam, można go nazwać rozwojem duchowym, i patrząc na to, w jaki sposób zmienia się moje życie podług tego, jakie intencje, jakie potencjały ja sam w nim sieję, ja głęboko wierzę w to, że jeżeli ktoś z nas pragnie, ale tak szczerze pragnie otrzymać odpowiedzi na temat absolutu, na temat wszechświata, czym to jest, jak to działa, ale tak full opcja, tak, po prostu być w tym na maksa, to nieuchronnie te odpowiedzi przyjdą do nas. Tak jak Jezus mówił, gnostycki, kto szuka, ten znajdzie, a gdy znajdzie, to zadrży. A gdy zadrży, to co zrobi? A gdy zadrży, no właśnie, to co zrobi? No, w każdym razie widzisz, wracamy teraz do tematu przebudzenia, czyli zataczamy malutkie kółko, bo w moim rozpoznaniu to w ogóle nie jest naszą rolą na teraz, żeby pytać o takie rzeczy, tak? Naszą rolą na teraz jest wejść w cnoty, które rozbijają pudełko. Pudełko naszych wadliwych przekonań, pudełko uzależnionego umysłu, pudełko nieskutecznych przekonań o życiu, pudełko lęku, cierpienia, systemowych ról, dewaluowania życia, komórek naszego ciała poprzez wybory, jakich dokonujemy, jakich nas nauczono dokonywać, zastąpić to cnotami w postaci wiary, w postaci pełnego zaufania w proces ewolucyjny. I tutaj nam w sukurs przychodzi na przykład nowa nauka, która mówi jasno i w ogóle nie daje pod dyskusję istnienia wyższej inteligencji, tak, która zawiaduje całym hologramem życia, z którego ona wynika, pól świadomości chociażby. Nasz ograniczony obraz świata, jakiego doświadczamy dziś, wynika jedynie poprzez analizę z poziomu 5 percepcyjnych zmysłów, a to jest pierdoła. Tak naprawdę istnieje cała masa jeszcze informacji, do których nie mamy dostępu z poziomu tych zmysłów. Dokładnie, dokładnie. Myślę sobie, że dla matrycy, która steruje naszym procesem lokalnie, czyli dla istoty Ziemi, czyli dla istoty czującej Matki Ziemi, żeby być jasnym, tak, to jest żyjąca istota czująca na innym ewolucyjnym poziomie, oczywiście, doświadczająca życia zupełnie innego niż doświadczenie ludzkie. Z poziomu matrycy Ziemi, jak i tych matryc fraktalnych, wewnątrz których zawiera się nasze istnienie, jesteśmy czytelni jak księga. Ja bardzo często to powtarzam, na poziomie informacyjnym nie możemy nic ukryć przed nikim. Znaczy, jeżeli cokolwiek ukrywamy, próbujemy cokolwiek ukryć, albo pójść w jakieś kłamstwo bądź nieszczerość, albo żyć w sprzeczności z intencją serca, wtedy robimy krzywdę jedynie samym sobie.
jedynie samym sobie. Totalnie się z tym zgadzam. Zresztą wiesz co, to jest dokładny opis tego, o czym mówi Michael Newton, wiesz, bo on mówił o tym, że nasze dusze, gdy trafiają do prawdziwego, właściwego świata, który jest światem duchowym, to wszyscy jakby wiedzą wszystko o wszystkich, wszyscy są totalnie przeźroczyści, a my poprzez nasz egocentryzm, przez nasze bańki, w których zostaliśmy zamknięci i zostaliśmy uformowani w taki sposób, a nie inny, sprawia to, że ten świat jest taki, jaki jest. Na szczęście, wiesz, ludzie się z tego wybudzają, ale ty też, ja tak postaram się trochę zahaczyć o to, o czym mówisz, wiesz, bo my jesteśmy młodsze trochę pokolenie. I jakie? Młodsze? Młodsze, no. No tak, okay. Słuchaj, no, staram się, słuchaj, staram się tak sobie mówić, nie? Staram się tak sobie mówić. Natomiast zobacz, na przykład, nie wiem, nasi rodzice, nasi przodkowie, oni żyli w tym systemie, gdzie totalnie nie mieli dostępu jakby do tych informacji, znaczy mieli dostęp do tych informacji, tak, ale mieli inne problemy na głowach i oni będąc jakby w pełni zaangażowani w ten system, teraz czują, że zostali oszukani i wiesz, i jakby... To, że ludzka świadomość się otwiera i ludzie zaczynają szukać z zupełnie innej strony i zaczynają widzieć to i wierzyć w to, że cholera, no dobra, no na przykład, wiesz, taki przykład, no nie wiem, lubię jeździć na motorze. Zrobię kanał na YouTube o tym, że jeżdżę na motorze, zrobię kanał o motoryzacji, podzielę się pasją, wiesz, bo to jest najważniejsze, podzielę się pasją, szczerą pasją z innymi i człowiek będzie w stanie się z tego utrzymać, to sam ten proces jest, wiesz, niesamowity, tylko jest tak, że tak jak mówisz, trzeba uwierzyć w to, że ten wewnętrzny proces, ten wewnętrzny głos, ta nasza intuicja, która nas prowadzi, czyli to ziarno stwórcy, które jest w każdym z nas, ono nigdy nie kłamie. No, znajdź mi jednego gościa, który szedł wbrew intuicji i dotarł do celu, no to ja konia z rzędem temu, naprawdę, nie? No tak. Wiesz, myślę sobie, a propos jeszcze naszych rodziców, bo też myślę, zahaczyłeś o ważny wątek. Każdy człowiek jest tutaj w swoim własnym celu, ze swoim własnym zadaniem. To, że spotykamy się dziś na Ziemi jako kolektyw, ma tylko jeden wspólny cel, to znaczy mamy pomóc naszej planecie się znieść. I to jest nasz jedyny cel z poziomu ewolucyjnego, po co jesteśmy tu wszyscy w kupie jako komórki Matki Ziemi. Natomiast każdy z nas indywidualnie wewnątrz własnej matrycy gra własną indywidualną grę. Z poziomu holograficznego wszechświata świat zewnętrzny nie istnieje na poziomie informacji. Jesteś tylko ty, twoja matryca i informacje wewnątrz twojej matrycy i tego doświadczasz. To, co przyjmiesz ze świata wewnętrznego, zewnętrznego i to, co zaadaptujesz jako swoją prawdę, to pojawia się wewnątrz twojej matrycy. Natomiast nie istnieje nic oprócz twoich uczuć, twoich myśli, twoich decyzji, twojej intuicji i tak dalej. Każdy z nas jest jednym stwórcą wyrażającym się w różnych odsłonach, w różnych... Ja to nazywam tak, że każdy przychodzi tutaj z różnym holograficznym kryształem duszy, w którym zapisana jest w pewnym sensie, zapisany jest potencjał jego życia i decyzji, jakie będzie podejmował w tym zakresie wolnej woli, jaki został mu dany. Więc nawet nasi rodzice, jeżeli budzą się w wieku 60-70 lat, oni nadal mają możliwość podjęcia decyzji, czy idą ku prawdzie, czy nie. I to zdefiniuje sposób ich śmierci na przykład. To zdefiniuje sposób, być może, jeżeli będą bardzo zdeterminowani, by dążyć ku prawdzie, być może ich proces zostanie przyspieszony poprzez akt łaski na przykład i przerobią 50 lat życia Jana Kowalskiego w pół roku, albo w 2 miesiące, no, albo tak. Jak niektórzy, jak na przykład Ramana Maharishi w wieku 16 lat dostał spontanicznego oświecenia. Nikt nie wie, nie znamy roli, nie znamy w jakim celu heroicznego planu drugiego człowieka. Tak? Nie wiemy, sami go nie znamy, więc być może nasze dążenie ku prawdzie wewnątrz nas zaprowadzi nas w rewiry, znaczy to na pewno zaprowadzi nas w rewiry, których się nie spodziewamy, jako że niespodzianka jest jednym z głównych i nieznane, to są główne aspekty działania samego hologramu, ale to już jest jego ewolucyjna funkcja. Ewolucja sama nie wie, w jaki sposób się rozwinie, dlatego to jest tak zajebiste, dlatego to w ogóle istnieje, żeby doświadczyć czegoś, co nie wiadomo, nikt nie wie, jak to się stanie. A wiesz, że jest to jedna z rzeczy, która mnie męczy?
Bo ja tak troszeczkę, że tak powiem, bezbożnie lubię sobie czasem pomyśleć nad tym, jaki jest cel tego wszystkiego, wiesz, całego tego hologramu, Ale stwórcy. już sobie to określiliśmy na początku rozmowy. Ale nie do końca tak. No, nie do końca tak, wiesz, bo chociaż wiesz co, nasze rozważania na ten temat to są kiepskie i cienkie, ale bardzo często sobie zadaję pytanie, skoro był stwórca jedyny doskonały i on wiedział o tym, że jest jeden jedyny doskonały, to dlaczego zaczął tworzyć te wszystkie emanacje, wiesz? I jest to pytanie, które mnie męczy. Po prostu jest to pytanie, które mnie Ja mega, ci na mega nie męczy. odpowiem. Ja ci na nie Dawaj. odpowiem. To była. Ja ci teraz odpowiem. To Dawaj. była. Wiesz co, bo ja również miałem te rozkminy, tylko ja miałem to szczęście, że te rozkminy miałem zbustowane razy 1000 poprzez dożylne podawanie metamfetaminy. Więc mój mózg działał szybciej wtedy i może doszedłem do jakichś ciekawszych wniosków, tak? Nie, tak, ale rzeczywiście tak. Rozkminiałem nad tym również. I wiesz, wyszło mi, że chciałem się wczuć w roli stwórcy, co, oczywiście z poziomu mentalnego wtedy, bo od emocjonalności byłem totalnie odcięty. Myślałem sobie, co bym chciał zrobić, jakbym był wszystkim, wiedziałbym wszystko i co ja bym mógł wtedy zrobić? Przecież to musi być zajebiście nudne. To musi być takie, ciągle być po prostu, wiesz, oczywiście z poziomu głowy, ale doszedłem do tego, że musiałbym podzielić się i zapomnieć. Jakoś w zaopiekowaniu. Ja myślę, że to dokładnie dziś się dzieje na Ziemi. Zresztą, wydaje mi się, że. Dlatego też ten torus by się nie kończył i zataczałby się w kółko, dlatego że dusza im bardziej się rozwija, teoretyzując, tak? Im bardziej dusza się rozwija, dochodzi do poziomu absolutnej czerni i proces zaczyna się na nowo. Że ten No to proces akurat nigdy się nie jest kończy. taka wizja, która a propos tej duszy, tak, która niespecjalnie jest mi bliska, natomiast znaczy Dlaczego? No co masz do bliska z duszy? racji bliska z racji tego, że no gdzieś tam nie siedzę w tych klimatach. Oczywiście uznaję istnienie nadświadomości, uznaję istnienie istot energetycznych znacznie potężniejszych niż Ale ja, nie, które poczekaj, opiekują się. przepraszam, przepraszam. Słuchaj. To jest kwestia semantyki. To, co ja nazywam dusza, to ty nazywasz ziarno stwórcy. To Okej. mi o to chodzi. Jakby widzisz, bo my w Polsce mamy ten katolibański, ja to tak lubię nazywać, symbolizm wdrukowany. Właśnie Bóg, czyli siwy facet, wiesz, z brodą, siedzi z cyrklem, dusza to jest coś tam, coś tam, coś tam. Ja mówiąc dusza, mam na myśli właśnie ziarno stwórcy, które jest w każdym z nas. I myślę, że to ziarno się po prostu rozwija do poziomu tego Aha. absolutu. No tak. Znaczy, widzisz, no tutaj się akurat zgadzam. Widzisz, ja duszę znowu traktuję jako poszerzenie mnie samego, które doświadcza nie tylko mojego doświadczenia, czyli energoinformacyjną matrycę znacznie większą ode mnie, wewnątrz której ja sam się znajduję. O, w ten sposób. Ja tak rozumiem, więc tutaj jest rzeczywiście kwestia tylko nomenklatury. Natomiast oczywiście zgadzam się z tym, tak? Uważam. Jako że jako istoty ludzkie jesteśmy podłączeni do jednolitego pola 24H i wymieniamy transfer informacji następuje 10 do 44 razy na sekundę, tyle ile trwa oscylacja Plancka na poziomie kwantowego pola. Co ja Więc z tej fizyki chyba będziesz musiał kiedyś dać jakiś wykład, kurde, bo ja po prostu czasami nie nadążam. tak. Ale A dobre. jesteś zaznajomiony z naukami Haramaina? Wiesz, o co tam chodzi? Tak, Znaczy, o czym on w ogóle gada? oglądałem bardzo dużo jego wykładów i też posiłkowałem się moją żoną, ona robiła cały kurs ten Resonance Academy, Aha. ale ja oglądałem Haramaina jeszcze na samym początku, jeszcze z końca lat 90., wiesz, jak on jeszcze aż tak popularny nie był, bo on teraz zrobił się bardzo popularny, ale pamiętam właśnie jego z samego początku, nie? Także nauki Haramaina są mi jakby bliskie i on był jednym z takich ludzi, wiesz, bo to był też taki zabawny czas.
czas, w którym poznałem Hara Maina, poznałem też Davida Wilcocka. No i później się okazało, że... A kim jest David Wilcock? Słuchaj, nie... Nieważne. Nieważne, nie chcesz wiedzieć. Jest to totalny ściemniacz. Gość, który opowiada, że jego kolega pracował w niewolniczych koloniach na Marsie, rozumiesz? To jest jeden z tych gości, nie? Ciekawy człowiek. Tak, po prostu wiesz, nieważne, nie? Ale jakby śledziłem, to był taki czas, kiedy śledziłem ich obu, ale Nassim mimo wszystko jakby rezonował ze mną o wiele bardziej. I w ogóle mega się cieszę, że to wszystko mu się tak bardzo rozwinęło, bo pamiętam go z czasów, kiedy on tak jakby walczył o przebicie, ale jakby poziom, do którego to wszystko urosło i rośnie to cały czas, bo on cały czas zyskuje nowych odbiorców, to jest naprawdę jedynie kolejnym potwierdzeniem tego, o czym mówimy, że ta świadomość ludzka rośnie, ludzie szukają i na szczęście są tacy ludzie jak Nassim, jak Centro Jestestwo, dzięki którym ludzie mogą dojść do czegoś. Widzę, że upersonifikowałeś Centro Jestestwo, bardzo ci dziękuję. Słuchaj, wiesz, tak odbiegając na chwilę od tematu, bardzo wiele dostaję różnych wiadomości od moich słuchaczy i bardzo często przysyłali mi właśnie linki do twojego kanału. Ja niechętnie oglądam jakby konkurencję, że tak powiem. Tylko rzucę okiem, jak słyszę na przykład, że facet jakiś opowiada o tym, że ma policzone wszystkie wymiary i to idzie tu i tu i tu i tu, to już wiem, że facet nie ma pojęcia, o czym mówi, nie? Natomiast kanał Centro Jestestwo przewijał się wielokrotnie w wiadomościach od moich słuchaczy, za co jestem im naprawdę wdzięczny, bo po prostu ty w bardzo, bardzo ładny sposób mówisz o tym wszystkim, jak to wygląda. Bardzo ładnym językiem, tak w ogóle, wiesz, ja czasami się tak czuję, na taki głupi trochę, wiesz, jak opisujesz właśnie pola morfogenetyczne i tym podobne rzeczy, ale wiesz, tak w ogóle, że częściowo to, o czym mówisz, to jest psychotronika. Zagłębiałaś się w temat w ogóle psychotroniki? Nie mam bladego pojęcia, czym jest psychotronika. Słuchaj, to jest kolejna szprycha, którą ci wsadzę. Słuchaj, to wszystko, o czym mówisz, to jest tak naprawdę psychotronika. To jest jakby... Oczywiście współczesna nauka określa to jako pseudonaukę, która stara się wytłumaczyć zjawiska niewidzialne, tak? Ale tam właśnie występuje po raz pierwszy wystąpił termin pole morfogenetyczne, przepraszam, pole morfogeniczne. I wiesz, to jest fajnie napisane na Wikipedii, no taka pseudonauka, którą jedynie zajmował się Stephen Hawking, Nassim Haramein, Greg Braden. Wiesz, o co chodzi? Same mega nazwiska, ci wszyscy ludzie to rozkminiali i to wiesz, o tak, pseudonauka, nie? Wiesz, także no... To wyznacza właściwie poziom naszej akademickiej nauki dziś, tak? Którą zawiaduje lobby koncernowe. Niestety. Finansuje. No dobra, to nie jest temat, w który chcemy dzisiaj wchodzić. Dokładnie tak. Tak. No. I nie wiem, na czym skończyłem teraz. Nie wiem, jak mamy ciągnąć dalej naszą dyskusję. Mówiłeś o tym polu morfogenicznym, ale wiesz co, ja też troszeczkę straciłem na chwilę wątek, ale mówisz o Ziemi jako o żywym organizmie. Ja się z tym totalnie zgadzam, że nasza Ziemia jest żywym organizmem, ale też fajnie jest powiedzieć, wiesz, jakby słuchaczom, ludziom, naszym odbiorcom o tym, że no tak, no ja jestem ja. Mój torus, którego ja nie widzę, moja energia zazębia się z energią mojego sąsiada, tak? I ludzi, z którymi krzyżuję się na co dzień, z którymi się widuję na co dzień. I my wszyscy poprzez te nasze torusy jakby tworzymy świadomość ziemską, bo Ziemia jako organizm jest Ziemią, a my jako ludzie naszą własną energią, naszymi własnymi myślami jakby tworzymy świadomość ziemską. Później to się skaluje coraz dalej, tak? Świadomość ziemska łączy się ze świadomością naszego Układu Słonecznego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakie jest twoje spojrzenie na to? Też tak postrzegasz tę kwestię?
Ja w ogóle uważam, że nie stanowimy, że doświadczenie ludzkie nie stanowi 100% doświadczenia planety. Jest mi bliskie, że to jest, nie chcę tutaj skalować, ale to jest albo 50-50, albo 60-40, kiedy ludzie mają wpływ na doświadczenie całej Ziemi. Natomiast fakt jest taki, że bez nas Ziemia nie poleci, tak? Nie pojedzie. No tak. Więc wiesz, my nie stanowimy o Ziemi więcej niż o nas stanowią komórki naszego ciała. Takie jest przełożenie. Więc tak samo jak my jesteśmy świadomi moich komórek, tak samo Ziemia jest świadoma nas. Tak mi się wydaje. Tak samo jak my kochamy nasze ciało, tak samo Ziemia kocha nas. To jest wszystko samopowielający się schemat na każdym poziomie fraktalnym. Natomiast to, co jest istotne, żeby powiedzieć a propos doświadczenia Ziemi, a propos tego, gdzie idziemy, i nawiążę tutaj do Hawkinsa, tak? Kurde, widzisz. Dawaj, Hawkinsa, dawaj. Teraz by trzeba wystrzelić wykład o Hawkinsie trochę. No, dawaj, jestem gotowy. Hawkins generalnie zajmował się. W ogóle Hawkins był oświeconym mistrzem, który doświadczył oświecenia, znaczy oświecenia, połączenia z jaźnią, z rzeczywistością jaźni w wieku bodaj 9 czy 8 lat. Pięknie opisuje pewną sprawę. Ja często nawiązuję do tego, że jako trzylatek opowiadał, że miał doświadczenie, w którym nagle zorientował się, że istnieje. Po prostu przebudził się w swoim ciele jako trzylatek i pierwszą myślą, jaka była, to, że jestem. Ale zaraz obok, i tutaj mamy piękny program, jaki wgrywa się na dzień dobry w doświadczeniu ziemskim, że zaraz pojawił się paniczny, skrajny lęk przed tym, że mogłoby mnie nie być, skoro jestem. No. Czyli na dzień dobry lęk przed śmiercią, tak? Pierwszy lęk, jaki się pojawił. I to jest bazowy paradygmat, bazowy aksjomat naszej uzależnionej osobowości, naszego ego, na którym bazuje całość innych lęków, w różnych mentalnych odniesieniach, w różnych powieleniach do świata zewnętrznego, tak naprawdę na tym najbardziej fundamentalnym poziomie, nasze ego boi się unicestwienia. Hawkins też cudownie powiedział, że jedyna realna śmierć, jaka w ogóle może zajść w doświadczeniu człowieka na Ziemi, to jest śmierć ego. Śmierć sama w sobie nie istnieje. Hawkins pięknie to opisuje w swoich książkach. On opisuje atraktorowe pola świadomości. Polecam ci książkę Ian Stewart czy Bóg gra w kości. On opisuje tam matematykę chaotyczną, matematykę fraktalnych matryc, w jaki sposób to działa, w jaki sposób punkty krytyczne w naszym życiu i w naszych ciałach również, w naszym doświadczeniu wpływają na zmianę jakości naszego życia, że czasami wystarczy wyjąć, tak mówiąc obrazowo, drzazgę spod palca, tak, żebyśmy przestali czuć ból ręki, który męczył nas i po prostu zniewalał przez całe życie. Tak naprawdę zawsze na rdzennym, bazowym poziomie powód jest niewielki, jakby z poziomu energetycznego, który później się tylko rozrasta fraktalnie w historii naszego życia i podług tego my implementujemy do naszego ciała coraz więcej energii tak zwanego fałszu, jak to nazywa Hawkins, tak? Więc Hawkins jasno określił, on swoje badania nad świadomością przeprowadzał i przed, ale również głównie po momencie oświecenia, kiedy opisywał to, moment oświecenia w ogóle opisał jako moment, w którym nagle jego ciało stało się karmiczną zabawką, że on nadal doświadczał postaci Davida, ale nie istniało jego osobowe utożsamienie. Oko w oko z jaźnią, taka książka, ja ci już o niej dzisiaj wspominałem przed nagrywaniem, natomiast no, ona cudownie opisuje moment oświecenia, kiedy nagle wszystko zaczęło być spowite złotym światłem, kiedy każda rzecz w pokoju wydawała się identycznie świadoma, nie było rozróżnienia, każdy mebel był identycznie świadomy, wszystko wokół, przestrzeń była tak samo świadoma. To jest właśnie pole jedni w pełnym ewolucyjnym potencjale na ten moment w matrycy Ziemi, tak? Kiedy cała przestrzeń staje się po prostu wypełniona świadomością, kiedy bo to jest w ogóle osobna bajka, że sam hologram życia i pola świadomości to są dwie różne rzeczy wedle mojego rozpoznania, że hologram nie może doświadczyć sam siebie, musi istnieć coś, co doświadcza hologramu. Dlatego my jako anteny nadawco-odbiorcze jesteśmy tylko w pewnym sensie bolidami dla pól świadomości, ale za pomocą naszego ciała mamy możliwość poprzez ekspresję energii z jednolitego pola doświadczać coraz bardziej, podłączać się dosłownie do coraz wyżej, do
coraz bardziej nasyconych energetycznie, czyli źródłową informacją z blueprintu jednolitego pola, pól świadomości, które wpływają w przełożeniu bardzo wymiernie na jakość naszego życia. I to jest powiązane z tym, że my z poziomu lęku, czyli błędnych przekonań rzeczywistości, fałszu, cierpienia, zaprogramowanego umysłu, zawierzenia w farmazony, przechodzimy w pola wzniosłości, czyli miłości bezwarunkowej, rozrostu piękna, wrażliwości, współczucia, współistnienia. I to ma wymierny obraz również na przełożenie fizyczne, kiedy nasza matryca energoinformacyjna po prostu się poszerza, tak? Nasza aura się poszerza i w ten sposób poprawiamy jakość naszego życia. No to są takie tematy, o którymi można gadać godzinami, tak? I Hawkins to właśnie zrobił. Podzielił jakby doświadczenie ludzkie na dwie części, na część fałszu i na część prawdy. Fałsz jest to część, która nie ma wsparcia ewolucyjnego, która nie może korzystać z atraktorowych pól mocy, a to dlatego, że decyzje podjęte pod wpływem fałszywych przekonań dewaluują życie samo w sobie. I mowa tutaj o tych wszystkich energiach, które wynikowo w naszym ciele dają wrażenie skurczu, czyli zmuszają nasze ciało do produkowania nadmiernej ilości kortyzolu na adrenalinie, do skrócania telomerów wewnątrz naszych komórek, do tego, że po prostu nasze komórki same w sobie jako matryce mówią, że ja się wypisuję i zaczynają umierać na raka na przykład, nie? Więc poziom fałszu to jest poziom błędnego rozpoznania rzeczywistości, kiedy my popełniamy, żyjąc, samobójstwo. No tak. Rozumiesz? To jest poronione. Więc jako że Stwórca w swojej naturze jest miłościwy i wszechmocny, on nie wspiera tego, co dewaluuje życie, tak? Co niszczy jego stworzenie. Więc jeżeli my tutaj jesteśmy tylko po to, żeby to stworzenie rozwijać jako istoty zdolne do samorozpoznania, do samorealizacji. Tak więc Hawkins na bazie właśnie badania tych pól świadomości poprzez to, że był pod nie podłączony, o teście kinezjologicznym może wspomnę tylko trochę, że wynalazł, czy może powielił i udoskonalił pewną metodę badania za pomocą tych pól świadomości, za pomocą naszego ciała fizycznego, rozróżniania prawdy od fałszu. Polega ona na tym, że jeżeli wyciągasz ramię przed siebie, tak, i masz w sobie jakąś intencję, na przykład myślisz sobie o tym, czy ta zielona herbata w kubku jest zdrowa, i przychodzi druga osoba, jeżeli wyrażasz w sercu tą intencję, pytasz, tak, czy to jest zdrowe, czy niezdrowe, twoje ciało na moment daje odpowiedź. Jest chwila, w której twoje wszystkie mięśnie słabną. Jeżeli to jest fałsz, albo się wzmacniają, jeśli to jest prawda. Więc on wymaksymalizował sposób badania w ten sposób. Muszę to przetestować. Tak. To wszystko jest opisane w książkach Hawkinsa, tak? Sposób, w jaki sposób. To może robić każdy. Każdy, kto jest w poziomach świadomości prawdy, czyli w poziomach świadomości wspierających życie. Więc on nawet stworzył mapę poziomów świadomości, gdzie Jezus Chrystus, Budda i Krishna są na maksymalnym levelu awatara, maksymalnym poziomie świadomości 1000. Sam poziom świadomości 1000 równoważy negatywność całego świata. Jeżeli istnieje na Ziemi chociaż jeden awatar z maksymalnym poziomem świadomości, świat się nie zawali. Rozumiesz? To jest, w pewnym sensie można powiedzieć, że to jest bujanie się ciągle w różnych cyklach, jakby to powiedzieć, chciałem powiedzieć rozliczeniowych, ale zresztą może jest nawet dobre słowo, ziemi, które trwają 23 tysiące lat, jak tam to Majowie nam ładnie zapodali w kalendarzu. Każdy cykl matrycy w zależności od jej pojemności energoinformacyjnej ma różne cykle doświadczenia w latach, powiedzmy. Ziemia co 23 tysiące, więc to tak jakby, wiesz, ten fałsz z prawdą wymieniali się w cyklach. Raz przejmuje fałsz i następuje na niego prawda, potem prawda się cofa i następuje fałsz. I tak jest zawsze, rozumiesz? Natomiast ten poziom doświadczenia ziemskiego, który dziś ma miejsce, kiedy po raz pierwszy kolektywnie za sprawą natychmiastowego dostępu do informacji ludzkość kolektywnie przeszła w poziom prawdy i poziom wewnątrz matrycy Ziemi zmienił się na 207 w 2002 roku, więc teraz jest pewnie znacznie wyższy. Wtedy Ziemia w tym kółku doświadczeniowym już nie ma innej opcji, już sama jako istota czująca wybrała, że się wznosi. Tak, Ziemia idzie ku światłu, a kiedy wkraczamy w poziom prawdy, poziom wzrostu mocy jest logarytmiczny, jest niewymierny. My już jesteśmy
jesteśmy w tym procesie, to się nie może nie udać. Teraz tylko kwestia jednostek na planecie Ziemi, ludzi, czy wybiorą płynąć wraz z Ziemią i wzrastać, czy chcą, również mogą wyprzedzić ten proces w swoim własnym doświadczeniu, tak? I pomóc Ziemi wzrastać poprzez nasycanie jej tą wzniosłą informacją za pomocą własnej matrycy. Czy decyduje się zawierzać w farmazony fałsz i dewaluować swoje życie? Ludzie mają święte prawo wolnej woli, mogą robić co chcą, mogą wierzyć w pierdołę i umrzeć. To się zawsze skończy śmiercią. Jeżeli ktoś wierzy, że jest swoim ego, wtedy ze śmiercią ego umiera wszystko w nim i będzie się kręcił do, chciałem powiedzieć, usranej śmierci, ale będzie się kręcił do momentu, kiedy nie zda sobie sprawy, że nie może umrzeć. Kumasz, czacze, no będzie tak, tu wracał, no tak, czy może no tak. Nie tu. Ale wiesz co, powiem ci, że ja zagłębiając się mocno w nauki Michaela Newtona, to pytanie o determinizm i o wolną wolę, bardzo mocno generalnie mój koncept wolnej woli się zachwiał, ponieważ według Michaela Newtona, nie wiem, czy czytałeś, czy zagłębiałaś coś w Newtona, kiedy rozmawialiśmy ostatnio. Nie, ale wiesz co, Bartku, może byś powiedział parę słów, kim on jest i w ogóle co on robi, bo nie wiem, czy słuchacze z mojego kanału też znają. Okej, okay, w porządku. Więc tak, więc dr Michael Newton to był psychoterapeuta, psychoanalityk, który zajmował się hipnozą. I facet generalnie w ogóle nie był odjechany, jeżeli chodzi o tematy jakieś ezoteryczne i tak dalej. Był totalnym naukowcem, zwyczajnym psychoterapeutą. I przychodzili do niego ludzie z różnymi problemami. I on poprzez rozmowę z nimi starał się pomagać po prostu ludziom. Tak jak to robią psychoterapeuci, tak, psychoanalitycy. No i bawił się też hipnozą. I w pewnym momencie swojej pracy odkrył, że wprowadzając swojego pacjenta w stan hipnozy, jest w stanie jakby zajrzeć w poprzednie wcielenie tego pacjenta. Zaczęło się to w ogóle od tego, że miał pacjenta, który miał jakiś tam, odczuwał ból, nie pamiętam, czy to był ból w boku, czy w klatce piersiowej, i facet generalnie przeszedł wszystkich różnych lekarzy. Wszyscy mu powiedzieli na zasadzie, słuchaj, no masz bóle psychosomatyczne, po prostu ci trochę odbija, no bo prześwietliliśmy cię na wszystkie możliwe sposoby, nic ci nie dolega, jesteś zdrowy, a facet mówi, że go boli. No więc gość poszedł do tego Newtona i mówi, no słuchaj stary, no wszyscy mi mówią, że mam bóle psychosomatyczne, no więc może spróbuj mi jakoś pomóc, może psychoanaliza, tak dalej. I oni zaczęli się zagłębiać w tematy hipnozy. No i on go wprowadził w głęboką hipnozę, gdzie zupełnie przypadkiem jakby on wprowadził tego pacjenta w swoje poprzednie wcielenie i facet w ogóle na kozetce zaczął krzyczeć. I ten Newton w ogóle był taki w szoku, nie? I on mówi, w ogóle co jest grane, nie? I ten facet, ten jego pacjent zaczął opisywać sytuację, że jest na jakiejś bitwie w czasie I wojny światowej, że jest medykiem, że jego przyjaciele, jego grupy, z jego dywizjonu tam umierają, on próbuje pomóc i został postrzelony w ten bok. I ten Newton, on sam fajnie tak to opisywał, że to było takie trochę nieetyczne z jego strony, no bo ten facet zaczął opowiadać mu takie rzeczy, że on tu nagle w poprzednim wcieleniu był jakimś tam medykiem na polu bitwy na I wojnie światowej, więc zaczął się go wypytywać o zupełnie inne rzeczy niż powinien tak naprawdę. Więc zaczął się go wypytywać, a jakie masz insygnie, jakiego jesteś, jakie jesteś szarży, jak się nazywasz, gdzie to jest, jaka to jest bitwa, tak dalej. No i jak ten facet, jak oni skończyli tą swoją sesję, oni byli umówieni na dalsze sesje, żeby to rozwijać, no to Newton od razu poszedł, zaczął sprawdzać te informacje, czy taki człowiek faktycznie istniał w przeszłości. I okazało się, że dokładnie tak było, że był taki facet, tak się nazywał, był medykiem, zginął w tamtym miejscu, ten pacjent mu powiedział, miał dokładnie takie same insygnie, taką samą szarżę wojskową i został postrzelony w bok, tam, w to miejsce, które go bolało, i w ten sposób zginął na polu walki. I tych pacjentów zaczął mieć coraz więcej, z którymi zaczął docierać w hipnozie regresyjnej,
do momentów, gdzie na przykład kobieta miała problem z gardłem i okazało się, że była w ogóle za czasów jeszcze Indian postrzelona w ogóle w gardło i umarła śmiercią nagłą. I miała jakby bóle fantomowe z poprzedniego wcielenia. I on, ten facet, który totalnie nie siedział w ogóle w ezoteryce, zaczął się zagłębiać w ten temat. I nie byłoby to o tyle może interesujące, gdyby nie to, że 10 tysięcy przypadków, które on przebadał przez swoje życie, bo on ten cały proces odkrył bardzo późno, chyba miał 50 lat, czy był koło 60, więc prawie 10 tysięcy przypadków zaczął wprowadzać w hipnozę właśnie regresyjną, czy regresywną, nie wiem jak to tam, jak to jest, regresywna. Regresyjną. Regresyjną. Zostałem na regresyjną. I ci wszyscy ludzie mówią to samo. To jest absolutnie niesamowite. I facet jakby doszedł do tego, że gdy przeprowadza regresję do poprzedniego wcielenia, to jest w stanie tego pacjenta zapytać, ok, co się dzieje dalej z tobą po twojej śmierci? No i ci ludzie mówią, że wychodzę z ciała, czuję się zajebiście na maksa wolny, w ogóle jest, nareszcie jest mega w ogóle, nie? Oni, wiesz, umierają i oni czują się rewelacyjnie, że w końcu wyszli z ciała, wiesz, to jest po prostu niesamowity moment i często ci ludzie zostają na ziemi po to, żeby jakby wesprzeć bliskich, żeby dać bliskim znać, że wszystko jest w porządku, że wszystko jest okej, więc na jakiś czas te dusze, czyli te ziarna stwórcy, tak? Nazywajmy to poprawnie, decydują się zostać na jakiś czas na ziemi po to, żeby dać znać swoim bliskim, że wszystko jest okej, bo bardzo często bliscy, którzy tracą, zwłaszcza w nagły sposób, swoich, nie wiem, współmałżonków, swoich bliskich, krewnych i tak dalej, bardzo cierpią. Więc te dusze często zostają po to, żeby dać im jakieś znaki, żeby wypełnić ich serce jakby nadzieją i informacją, że wszystko jest okej, wszystko jest dobrze. I te wszystkie dusze opisują później jakby taki proces, jakby co się wciągało w górę, tak delikatnie. I oni opisują, że jakby lecą przez tunel, to jest dosłownie jak DMT, jak próbowałem, nie? Leciałem światłowodem i nagle wyleciałem, gdzieś tam się znalazłem. I lecą tam i spotykają swojego tak zwanego przewodnika, czyli według terminologii katolibańskiej byłby to anioł stróż, ale to nie jest anioł stróż, to jest po prostu przewodnik, to jest ktoś, kto czuwa nad rozwojem danej duszy w danej inkarnacji. I ten przewodnik bierze, rozmawia z tą duszą na temat tego, no jak tam, to, jak oceniasz to swoje życie, nie? No tak, tak i tak. Aha, no dobra, no spoko, nie? No ale niektóre rzeczy mogłeś zrobić lepiej, trochę spieprzyłeś, nie? No, trochę spieprzyłem, no ale spoko, następnym razem będzie lepiej, ale to, co jest piękne, to jest to, że tam nikt nikogo absolutnie nie ocenia i ten proces jest jakby taki totalnie lightowy, wiesz, na maksa ze mną rezonują te prace Newtona i gdzieś tam na takim głębokim, wiesz, i podświadomym, i świadomym poziomie czuję, że tak dokładnie jest i to jedynie umocniło moją wiarę w to, że śmierć nie istnieje i wiesz, i ja się na przykład w ogóle nie boję tego momentu, nie? Nawet czasami się nie mogę doczekać, mówię, kurde, jeszcze mi zostało z 50 parę lat życia, nie? No to jeszcze się przemęczę, ale czasy są ciekawe, więc o tyle dobrze, że mogę brać udział w tym, co się dzieje teraz i obserwować to wszystko, bo nie było, żyjemy w czasach niesamowitych, ale wracając do Newtona, to później to nasze ziarno stwórcy wraz z tym przewodnikiem idzie jakby przed taką, nazwijmy to, komisję. I to totalnie koresponduje z tym, o czym mówili Egipcjanie w Księdze Umarłych, że idziemy przez jakby taką komisję tych dusz takich, które są bardzo mocno rozwinięte. Według Newtona wygląda to w ten sposób, że dusza świeża, młoda dusza świeci kolorem jasno-białym. Później im bardziej się rozwija on, bo ta dusza jakby ma swoją własną jaźń i świadomość, czyli część tej naszej jaźni, czyli takie nasze prawdziwe ja, które mamy tutaj na ziemi, nigdy nie umiera i pozostaje z nami w tym życiu po życiu, co jest niesamowite i piękne, więc ten świat
tam wyżej też jest zróżnicowany i który tworzy też fraktal. Idziemy jakby przez taką jakby komisję, nikt nikogo nie osądza, tylko człowiek sam osądza swoje życie. I to koresponduje właśnie z rysunkami egipskimi na zasadzie, że tam była pokazana taka waga, że na jednej wadze jest położone piórko, a na drugiej jest położone serce i człowiek sam ocenia swoje życie, na ile spełni swoją rolę. No i po tym całym procesie, jak my sami tak naprawdę oceniamy swój proces życia, bycia na ziemi, czego się nauczyliśmy, w jaki sposób postępowaliśmy w momentach kryzysowych, jakich dokonaliśmy wyborów, wracamy do naszych takich, oni to nazywają ci wszyscy ludzie, jak kiście winogron, że to wygląda jak kiście winogron, że te dusze się spotykają i jest jak ekipa, wiesz, jak w szkole, nie? Wszyscy, jest, siema, jest, jesteś z powrotem, zajebiście, jak było, co nie? I to jest na takiej zasadzie, że tak, te wszystkie dusze nawzajem widzą się jakby w przeźroczysty sposób, nic przed nikim nie może być ukryte. I oni trochę sobie jaja z siebie robią, wiesz, na zasadzie takie, a ty tam, wiesz, na zasadzie, tak jak my umrzemy na przykład, spotkamy się w jakiejś tam kiści, to ty mi powiesz, ale się boksowałeś z tym rzucaniem palenia, nie? A ja ci powiem, ale ty się boksowałeś z czymś tam, nie? Będziemy sobie robić, wiesz, oni nawzajem robią z siebie jaja, ale w taki sposób bardzo konstruktywny i taki bardzo przyjazny. Nikt nikogo nie ocenia, to jest najważniejsze w tym wszystkim. I te dusze tam w swoich etapach rozwoju dochodzą do takiego momentu, że one jakby czują to, że chcą ewoluować, czyli chcą się rozwijać. To jest dokładnie tak, to jest to, co robimy my teraz tutaj. My chcemy, szukamy odpowiedzi, więc rozwijamy się, nasza ewolucja postępuje. I tak samo dzieje się z tym naszym ziarnem, które jest w nas samych, które funkcjonuje w tamtym świecie. I generalnie pogląd doktora Michaela Newtona jest taki, że od koloru jasno, bardzo białego do koloru ciemnopurpurowego aż do czerni nasza dusza rozwija się, czyli im bardziej dusza jest rozwinięta, tym ciemniejszy ma kolor. I bardzo ciemny purpurowy kolor to jest na zasadzie już, wiesz, już scalatora dusz i kogoś, kto już tworzy światy, tworzy życie, tworzy inne wymiary, wiesz, robi dla architekta, dla siwego, jak jego nazywam, robi dla siwego, wiesz, buduje inne światy i alternatywne rzeczywistości, na których może funkcjonować życie, i te dusze później rozwijają się do czerni, gdzie stają się jakby jednią z tym architektem i ten proces zaczyna się na nowo. Jedna dusza wchodzi czerń, wchodzi w architekta i zaczynają się zradzać następne i następne, następne. I ten fraktal tak, wiesz, postępuje. Więc wiesz, ten Michael Newton totalnie w ogóle zrył mi beret, jakby, wiesz. Ja po pierwszej książce, moja żona przeczytała tą książkę dwa razy, ja wiesz, mi parę razy też łzy popłynęły, jak go posłuchałem, ale sedno, od czego zaczęliśmy, chodzi o to, że my według doniesień tych wszystkich przypadków, których było 10 tysięcy, tak, więc wiesz, 10 tysięcy osób, jak mówię, to samo nie mogą się mylić, wiesz, o co chodzi, nie, to jest, to jakby prawdopodobieństwo ściemy jest niewielkie, tak, to oni wszyscy mówią jedno, że ta nasza dusza, będąc tam, na przykład myśli sobie tak, powinienem popracować w następnym wcieleniu nad tym i nad tym i nad tym. I wybierasz sobie sytuację i życie, w jakim chcesz się odrodzić. I możesz sobie wybrać planetę, możesz sobie wybrać wymiar, miejsce. Podobno ludzie inkarnują na Ziemi głównie dlatego, że tutaj jest zajebiście ciekawie. Że są ciekawe kolory, że są ciekawe zapachy, bardzo dużo ciekawych różnych doświadczeń i tak dalej, ale też dlatego, że nasze ego, te nasze bańki egocentryczne sprawiają, że doprowadzają nas do kryzysów i do dokonywania swego rodzaju wyborów. I ta nasza dusza trafia w takie jakby miejsce, gdzie to wygląda, znaczy oni opisują to wszystko, wiesz, to jest jakby w formach energii, tak? Ale opisują to jakby takie miejsce, gdzie są w stanie przewijać jakby różne scenariusze
na zasadzie, wiesz, jakbyś przewijał ekrany telewizorów, tak? I na przykład widzisz, aha, no dobra, tu jest taki Wojtek, aha, taką będzie miał historię, aha, będzie trochę ćpał, ale później dojdzie do tego, będzie szerzył świadomość. Ale i wiesz, i oni jakby widzą wszystkie możliwości, wszystkie opcje widzą, na przykład widzą możliwości typu, dobra, Wojtek się na przykład nie przebudzi i będzie tak, nie? Albo okej, dobra, Wojtek się przebudzi, dokona takich i takich wyborów i stąd bierze się poczucie déjà vu w naszych życiach, co jest bardzo ciekawe, że to są takie jakby znaki, że gdzieś już to widziałem i to jest właśnie tamto miejsce, gdzie już to widziałeś, bo jakby cały ten film tego swojego życia widziałeś i przychodzisz na ziemię z konkretnym zadaniem, ta dusza ma konkretne zadanie, żeby się czegoś nauczyć poprzez doświadczenia i na przykład bardzo często pojawia się taki wątek, że ludzie poddają pod wątpliwość, no dobra, no ale skoro rodzi się chore dziecko z rakiem, że to jest takie okrutne, że ten stwórca musi być taki okrutny, tak? I okazuje się, że wcale tak nie jest, że na przykład dziecko, które rodzi się, jest bardzo chore. Oczywiście z naszego ziemskiego punktu widzenia jest to tragiczne, tak? Natomiast dusze same się zgłaszają, ponieważ to doświadczenie utraty tego dziecka jest potrzebne rodzicom do tego, żeby coś przepracowali razem. Więc ten proces przechodzenia przez życie, rozumienia tego rozwoju, tego naszego ziarna, tej naszej duszy, to jest coś znacznie większego niż, wiesz, to się w ogóle w pale nie mieści, jak ogromne to jest. Dlatego wiesz, o tym mówię, że ludzie tak naprawdę decydują się sami sobie wybieramy nasze inkarnacje. To jest, wiesz, niesamowite. Wiesz, sam sobie wybrałeś to życie, w którym jesteś teraz. Tak samo jak ja. I to jest cudowne. Trudno mi się z tym zgodzić bądź nie zgodzić. Uznaję to jako absolutnie realną opcję w całym spektrum potencjału. Uznaję taki model jako skuteczny z punktu widzenia prawdy, z punktu widzenia ewolucyjnego. Natomiast też czuję, że mam taką trochę rolę, żeby mówić o tym, że z tego poziomu, z jakiego dzisiaj doświadczamy, możemy zupełnie przedefiniować wszystko, co wiemy. Więc jeżeli istnieje... Nie wiem, czy któryś z tych osób, które badał Newton, był osobą... No, skoro przechodzili do psychoanalityka, to może nie. W każdym razie był osobą bardzo mocno świadomą i bardzo mocno przekonaną w sprawach duchowych o czymkolwiek, rozumiesz? Tak. Wejdę ci w słowo, przepraszam. Bo na początku, jak on napisał pierwszą książkę, on bardzo długo w ogóle zwlekał z tym, żeby swoimi odkryciami się podzielić się z innymi, gdzie w ogóle środowisko psychoanalityków go zjechało na maksa i mu podzieli na zasadzie, jak mogłeś tam tego nie powiedzieć, czy ty to odkryłeś w ogóle, stary, nie? Wiesz, że ty jesteś w stanie dojść do takich rzeczy i on miał te wszystkie taśmy ponagrywane, wiesz, i ci ludzie wiedzieli o tym, że to nie jest żadna ściema, nie? I jak on napisał pierwszą książkę, która... I te wszystkie jego książki są po polsku. Dr. Michael Newton, więc słuchacze, zacznijcie od książki Podróż Dusz. Tak, Journey of the Souls, czyli Podróż Dusz. A drugą fantastyczną książką jest Przeznaczenie Dusz. I po tej pierwszej książce, bo jakby... Materiał, który on zebrał do pierwszej książki, to przychodzili do niego ludzie najczęściej z problemami, tak? Którzy mieli jakieś problemy, próbowali rozwiązać. Ale po tej pierwszej książce zaczęli przychodzić do niego ludzie, którzy byli jakby wyżej rozwinięci na tej, powiedzmy sobie, drabinie. Znaczy oni tego nie nazywają w ogóle drabiną, tylko oni wszyscy traktują siebie jako totalnie w równy sposób, tak? Tam nie ma hierarchii ani niczego takiego, tylko po prostu zmieniają kolory i ta świadomość jest jakby coraz większa. Więc miał później styczność z coraz większą ilością ludzi, którzy są o wiele bardziej rozwiniętymi duszami i oni właśnie, wiesz, mówią bardzo ciekawe rzeczy, że na przykład idą na jakąś tam planetę i w ogóle mają tam szkoły, wiesz, to jest takie trochę niesamowite, nie? Wiesz, to są, bo mówimy o totalnej energii, czyli mówimy o świadomości, tak?
czyli świadomość, totalna energia, świadomość, ma swoją jakby osobowość, ma swoich przyjaciół tam, wybierasz się na planetę i na przykład uczysz się tworzyć życie, nie? No i na przykład jedna babka mówi, że no ja jestem dobra w robieniu ryb, co nie? Ale i wiesz, i te sesje są spisane, nie? I on mówi, no ale jak, ale to co, to robisz normalne ryby? Ona mówi, nie, ja robię takie miniaturki ryb, co nie? No jeszcze nie jestem na tyle dobra, żeby robić całe duże ryby. Nie? Albo na przykład by rozwiązywali jakiś problem, że była, wiesz, grupa dusz i rozwiązywali problem, że była jakaś tam planeta. W ogóle za każdym razem, kiedy on próbuje poruszać temat innych planet, innych układów słonecznych, gdzie to jest względem siebie położone, ma totalną blokadę. Ci ludzie jakby nie mogą mu udzielić tych informacji, co jest bardzo ciekawe. Ale był taki w ogóle fajny tam klimat, nie? Że była jakaś planeta i na tej planecie zaczęła rosnąć roślina, która zaczęła rozrastać jak bluszcz na tej całej planecie. Wiesz, o co chodzi, nie? Zaczęła po prostu całą tą planetę otaczać, nie? I ta planeta zaczęła być zagrożona poprzez tą roślinę, bo tak się szybko narastała, nie? No i te dusze siedzą, tak myślą, co tu zrobić, wiesz. No i jakaś tam laska wymyśliła, mówi, ty, słuchajcie, chodźcie, zrobimy takiego zwierza, co będzie tą roślinę jadł. I on się będzie rozmnażał i jak on się będzie rozmnażał, to on całą tą roślinę zje i wszystko wróci do normy. Wiesz, o co chodzi. I te dusze jakby z poziomu jakby i ze zlecenia architekta, stwórcy i też samego poczucia misji tworzą i życie i balansują te wszystkie różne procesy, które się dzieją, nie? Dlatego też może co 24 tysiące lat nasza Ziemia robi zrzuca nas, wiesz, jak pyłek z kurzu, jak wiesz, jak się kotek otrzepuje, zrzuca nas, tak? Zaczynamy wszystko od nowa i jedziemy dalej z koksem, wiesz, ten proces się nie kończy. Natomiast sam ten Newton, wiesz, proces wybierania życia, inkarnacji, jest to totalnie, totalnie niesamowite i tak naprawdę totalnie rezonuje to z Hawkinsem, o którym mówisz, naprawdę, bo oni właśnie o tym mówią, że wybory w życiu są najistotniejsze, że rzeczy, no, które decydujemy się robić, tak, droga, którą decydujemy się iść, że wiesz, że ktoś taki jak ty, czy na przykład taki jak ja miałem też kilka różnych wyborów, wiesz, no ty poszedłeś w jakąś tam stronę i ja miałem kilka okazji iść, nie wiem, w zorganizowane grupy przestępcze, rozumiesz? Więc ja też miałem bardzo, bardzo wiele różnych okazji pójścia w lewo, że tak powiem, tak? Natomiast ta moja droga potoczyła się tak, jak się potoczyła i jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy i wiesz, i to wszystko się totalnie ze sobą zazębia, ale najpiękniejsze w tym wszystkim jest jedna rzecz, tak jeszcze tylko skończę z tym Newtonem, że tak naprawdę nikt nie wie, jaka jest prawda. Nie ma jednej prawdy. No nie ma. I to jest piękny, piękny wstęp do tego, o czym ja chciałem powiedzieć, tak a propos tego, o czym ty mówisz. Mianowicie widzisz, ja również doświadczałem i empirycznie, i nie tylko empirycznie, ale poprzez próbę zrozumienia tych wszystkich rzeczywistości dusz i tak dalej, w jaki sposób to działa. I mój obraz poprzez moją własną empirię i informacje, które ja zasięgałem z życia, jest całkiem podobny do tego, który przedstawiasz ty teraz, czyli do tego, który przedstawia Newton, tak? Moje gdzieś tam rozkminy, mimo że nie czytałem Newtona, były bardzo podobne. Widzisz, natomiast gdzieś tam w tym swoim procesie ja też uwierzyłem głęboko w to, że nasz potencjał idzie daleko dalej niż nawet ten model, o którym mówisz ty. Jeżeli to się działo, jeżeli Newton pisał swoje książki, nie wiem, w XX wieku jeszcze, tak? Tak, tak, tak. On zmarł w 2000 roku. Ja ci powiem, Bartku, czym według mojego rozpoznania w moim własnym wewnętrznym świecie jest Ziemia. Tak? Ziemia jest zaprojektowanym światem do szkolenia wzniosłych mistrzów po to, żeby mogli uczyć się oni, w jaki sposób kreować za pomocą swoich fizycznych ciał rzeczywistość wokół siebie. Tak? To jest zaplanowana gra. To jest coś, co powstało. To jest projekt. Projekt Ziemia. No czyli dokładnie tak, jak mówi Newton. Tak, natomiast widzisz, pewnego rodzaju systematyka działania energii, może w ten sposób, została również wprojektowana i zaprogramowana w matryce Ziemi jako część doświadczenia Ziemi dla ludzi, tak? Natomiast to my jesteśmy game changerami w tym wszystkim, rozumiesz? To my zmieniamy również ten model
poprzez nas. Widzisz, jest taki oświecony mistrz Ramana Maharishi. On twierdzi, że reinkarnacja nie istnieje. Nie ma czegoś takiego jak reinkarnacja, a jest oświeconym mistrzem. Rozumiesz? Więc ja bym tutaj skupił się na tym, że głęboko wierzę w to, że model, o którym mowa, czyli model wędrówki dusz, on jest jak najbardziej piękny, cudowny, prawidłowy w każdy sposób, w każdy możliwy sposób, tak? I ludzie go doświadczali, dusze, energie go doświadczały. Natomiast ja jestem w ogóle zwolennikiem, żeby również wszelkie koncepty tego typu, co będzie po śmierci i co było przed śmiercią, zastąpić zaangażowaniem w proces tutaj i teraz. Jeżeli jest nam potrzebna wiedza, co było przed, tak, skąd pochodzą pewne rzeczy i ma to być nam pomocne w procesie ewolucyjnym, jak najbardziej można to implementować w swoją matrycę, natomiast koniec końców to i tak będzie musiało nie tyle zostać odrzucone, co chociaż to mówię o sobie, tak, co będziemy musieli przestroić się maksymalnie w wektor własnego samorozpoznania i chociaż widzisz, teraz mam takie poczucie, że trochę chyba uogólniam swoją własną drogę, bo rzeczywiście ludzie będą mogli również implementować ten model w swoją własną wewnętrzną prawdę i to będzie skuteczne. Natomiast chcę się skupić na tym, że możliwości mamy takie, że to my możemy wykreować swoją przyszłość, tak? Ja głęboko wierzę, że moja obecność tutaj w formie energoinformacyjnej matrycy, która jest tożsama z matrycą całego wszechświata, implikuje to, że to ja jestem wszechświatem i mogę zacząć i dlatego w moim rozumieniu, wedle mojego świata, tego co przeżyłem i tego jak widzę teraz świat, dlatego zapomniałem, rozumiesz? Dlatego zszedłem w zapomnienie po to, żeby żeby mieć szansę zbudować od fundamentu coś zupełnie nowego. Ja też czuję, wiesz, ja jestem w bardzo głębokim, intymnym kontakcie ze Stwórcą. Ja codziennie się modlę, ja codziennie medytuję, codziennie. Ja tak samo witam w klubie. No, więc wiesz, wedle tego, w co ja wierzę, wedle tego, jak prowadzi mnie moje serce, ja chcę zbudować coś nowego. Ja chcę być po prostu czymś, co wyjdzie poza pudełko, tak? Więc z jakiegoś powodu przeżyłem do 30 roku życia wszystkie historie o reinkarnacjach, o teoriach spiskowych i tak dalej, po to, żeby dziś stanąć przed sobą samym w prawdzie. Oczywiście cały czas jestem w procesie uwalniania od przeszłości, od tych energii fałszu, bo to cały czas jest we mnie, tak? Ja zresztą mówię o tym zawsze otwarcie. Ja jestem po prostu, wiesz, prostym gościem, który se żyje, nie rosnę do rangi żadnego guru, ani nic takiego. No już nie takim prostym, wiesz, ale niestety to koło karmiczne, no wiesz, całe gówno, które żeśmy nazbierali wcześniej, musimy przerobić, żeby było później tak gładko, nie? Tak, natomiast ja żyję w głębokiej wierze, że te działania, które ja dzisiaj podejmuję, i to jest moje doświadczenie również, że już mam doświadczenie, że to, co projektowałem jeszcze rok temu, tak, wszystko właściwie, co projektowałem rok temu w swoim życiu, jakie potencjały chciałem, o co się modliłem, wszystko już przyszło. Tak? Dlatego ja, bazując już na tym doświadczeniu, że to jest możliwe, ja nie projektuję swojej przyszłości w oparciu o 30-letnią traumę, rozumiesz? Mimo, że mógłbym i że robi tak 99% świata, tylko staram się projektować w oparciu o to, co już jest piękne. Tak? Ja zrozumiałem kontekst swojej traumy. Ja wiem, że bez tamtych doświadczeń nie byłbym dziś, kim jestem. Ja wiem, że w 100 tysiącach momentów mogło się to potoczyć inaczej, tak? Ja czuję głębokie zaopiekowanie przez aniołów stróżów, nazwij to jak chcesz, przez jakieś energie. One zresztą dosłownie czułem, że coś mnie chwyta za ramię i odciąga od, na przykład, mam takie piękne doświadczenie, stary, to jest w ogóle niesamowite. Byłem naćpany jak mops. To był moment, kiedy w psychozie narkotykowej pod wpływem dekstrometorfanu podążałem za światłem, które widziałem na niebie. Nawet nie słyszałem o takiej substancji. Ale to jest, słuchaj, to jest filmowa akcja, nie? Bo były reflektory na niebie i ja za nimi podążałem, wierząc święcie i głęboko czując, że to jest światło, które mnie przyciąga, tak? I ja byłem absolutnie w 100% przekonany, że ja mam za tym iść i byłem zapatrzony po prostu jak w święty obraz, tak? Wiedziałem, że mam za nim podążać. I doprowadziło mnie to do momentu, w którym doszedłem, oczywiście tam była historia jak z filmu, stary, to w ogóle ja piszę o tym książkę, cały czas mówię, piszę o tym książkę, skończę książkę w tym roku na ten temat, o swoim życiu, to jest w ogóle powieść science fiction na pewno żywca, na pewno przeczytam. Wyślę ci z autografem. Mam nadzieję, trzymam cię za słowo. W każdym razie, słuchaj,
doszedłem na przejazd kolejowy, niechroniony czy nieosłoniony, nie? I byłem tak zapatrzony w to światło, że patrzyłem tylko w niebo, idąc naprzód. I w pewnym momencie idę i jakaś myśl mnie zatrzymała. Nie pamiętam, o co chodziło, ale zatrzymałem się, no nie? Krok przed wejściem na tory. I w momencie, jak się zatrzymałem, pociąg przejechał mi przed nosem. Jedną sekundę później, rozumiesz? Przejechał mi pociąg przed nosem na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w nocy. Wiesz, i krok przed wejściem, stary, no to było mega, nie? Ja zobaczyłem ten pociąg, pomyślałem sobie, aha, wiesz, no. Tak więc już wracając do tego tematu, tak, ja bazując na prawidłowej mechanice ewolucji i na prawidłowym użyciu narzędzi, które zostaną nam dane do dyspozycji, czyli naszego umysłu, naszego serca, ja głęboko wierzę, że my za naszego życia możemy zaprojektować tak dalece idące potencjały, możemy zaprojektować tak dalece energetyczny świat, którego wewnątrz naszej matrycy będziemy doświadczać, rozumiesz? To nie ma nic na zewnątrz, to tylko to, co my uwierzymy, zostanie zaprojektowane i wyprojektowane wewnątrz naszego świata. Oczywiście jesteśmy w pewnym sensie w tym momencie uwarunkowani poprzez matrycę wewnątrz, której żyjemy, czyli matrycę Ziemi, tak? Czyli w zależności od tego, jak szybko ona nasyca się źródłową informacją, czyli tą energią ewolucyjną, tym blueprintem, tak szybko świat zewnętrzny na Ziemi będzie miał możliwość manifestowania naszych pragnień. Natomiast naszym zadaniem dziś jest tylko i wyłącznie zmiana percepcyjnych filtrów. Tylko tutaj, na styku naszych percepcyjnych filtrów, możemy zmieniać rzeczywistość dziś. Nie ma wiesz, totalnie to rezonuje właśnie z Newtonem, dlatego że często te dusze tam zastanawiają się nad tym i mówią o tym w taki sposób, że kurde, gdybym tylko zdał sobie sprawę z tego, że byłem zamknięty w tej egocentrycznej bańce, bo wiesz, bo też należy sobie odpowiedzieć na, też należy poruszyć taką jedną kwestię. Nam się wydaje z naszej perspektywy, że żyjemy w ciężkich czasach, tak, że tu są różne rzeczy, się dzieją, tak dalej, tak dalej, tak dalej. W ogóle tak nie jest. Jak niektórzy wspominają czasy, na przykład, wiesz, średniowiecza, gdzie byli niewolnikami, byli traktowani jak psy totalnie, to my teraz mamy lajcik. Po prostu, nie? To jest, wiesz, Bartku, jest i nie jest, tak? Jest i nie jest, bo jakbyś się urodził w Etiopii jako, nie wiem, córeczka do, czy tam dziewczynka do gwałcenia, rozumiesz, to też tak średnio. Ale wiesz co, to wiesz co ci powiem? Pełne spektrum doświadczeń jest dostępne w każdym czasie. Ale zawsze. Słuchaj, właśnie ciekawe jest to, co mówisz, wiesz, ja tak w ogóle, jeżeli chodzi o Afrykę i Etiopię i tak dalej, ja w ogóle strasznie ubolewam nad tym, że próbujemy lecieć na Marsa, a nie rozwiązujemy tego problemu, który jest w Afryce, że dzieci umierają z głodu i tak dalej, ale odnośnie gwałconej dziewczynki, to ci powiem taką jedną rzecz, że właśnie tam u tego Newtona przewinęła się taka bardzo ciekawa historia, że była dusza, tak, która zinkarnowała sobie na Ziemi i to był jakiś facet, który skrzywdził dziewczynę, zgwałcił ją i zabił. No i wiesz, no i po jego śmierci on poszedł do tego swojego przewodnika, no i ten przewodnik do niego mówi, stary, no po prostu pojechałeś po bandzie na maksa, nie? Wiesz, że musisz teraz to odrobić. A ta dusza już jakby w pełni świadoma wszystkich potencjałów i tak dalej, mówi, kurde, no ale spieprzyłem sprawę, no wiem o tym, nie? I następną inkarnację, którą ta dusza sobie wybrała, to była inkarnacja dziewczyny, która była molestowana, była gwałcona, bita przez całe swoje dzieciństwo, po to, żeby z drugiej strony zebrać to doświadczenie, ponieważ żeby jakby odrobić karmicznie to, co tą krzywdę, którą wyrządził w danym wcieleniu. Wiesz, o co mi chodzi? Czyli tak naprawdę, patrząc na to z perspektywy tego modelu, wszystko, wiesz, ja jestem takiego zdania, że dobra i zła i tak musi być 50-50, musi być pół na pół, bo to jest ta równowaga w dualizmie, to jest yin-yang. Dwie ryby ze sobą nie walczą, dobro nie walczy ze złem, tylko one ze sobą tańczą, bo jak biała zje czarną albo czarna zje białą, to obie przestają istnieć. I bez cierpienia nie wiedzielibyśmy, czym jest dobro, bez głodu nie wiedzielibyśmy, czym jest nasycenie. Gdyby nie druga wojna światowa, nie docenilibyśmy pokoju na świecie. I wiesz, tylko kryzysy i niestety złe rzeczy sprawiają, że jesteśmy w stanie docenić coś dobrego, bo na przykład
jeżeli ktoś sobie żyje, taką osobę po prostu żyje, ma dobre życie, nie ma żadnych potrzeb, nie czuje żadnej takiej, wiesz, wewnętrznej potrzeby zmiany, tak jak to często mówię, ten gwóźdź go w dupę nie uwiera wystarczająco mocno, to on po prostu tak sobie żyje przez cały czas. Natomiast moment kryzysu za każdym razem sprawia, że następuje jakaś drastyczna zmiana. I to jest w tym wszystkim, wiesz, piękne. Ja oczywiście się zgadzam, że kryzys jest głównym w naszym świecie, ale myślę, że to można rozszerzyć na model dalszy jakiś, jest głównym motorem zmiany. Natomiast również miałem kiedyś takie przekonanie jak ty, że 50-50 musi być dobro i zło. Natomiast dziś patrzę na to inaczej. Ja na niedzielnym swoim warsztacie, który przeprowadziłem dla moich słuchaczy, dla Centroludków, mówiłem o tym i to jest w ogóle stary, tak przepiękny model, że aż ja o tym mówiłem po raz pierwszy i wpadłem w takie trochę intuicyjne flow i przekładałem na słowa rzeczy, których jeszcze wcześniej nie przekładałem, natomiast teraz się postaram to powtórzyć, tak, żebyśmy zrozumieli, że natura dualizmu istnieje tylko wewnątrz egocentrycznych baniek. Tak, to jest tak, jakbyś postawił, patrz, tutaj postawisz pole jedni, pole miłości, pole nieograniczonego wzrostu, a tutaj postawisz doświadczenie, w którym uczymy się życia, tak, w którym tutaj mamy dualizm, natomiast ten dualizm jest zawarty w kontekście lęku i przeciwdziałania lękowi, a więc powiedzmy chwilowych rzeczy w odniesieniach zewnętrznych, które na chwilę mają nas uchronić albo zrównoważyć ten lęk, tak? Jak wahadło. Tak, jak wahadło. Natomiast to zawiera się jedynie wewnątrz egocentrycznej osobowości. Im bardziej my redukujemy poziom lęku, tym bardziej jednocześnie zanika poziom tej niezdrowej ekscytacji z rzeczy zewnętrznych. Ta ekscytacja, która pojawia się w odpowiedzi na lęk, jako równoważnia tego lęku wewnątrz egocentrycznej osobowości, ona czerpie z pól prawdy, ponieważ w naszych ciałach wyraża się w bardzo podobny sposób. Tak? To jest piękna, wzniosła informacja po to, żeby zrównoważyć ewolucyjnie ten lęk, który mógłby nas zabić od razu, tak, rozumiesz, z poziomu tak. Tego, co robi w naszym ciele, w jaki sposób działa, jak niszczy, jak dewaluuje życie wewnątrz nas, tak, natomiast widzisz, kiedy my wychodzimy powoli z tego ego, a więc dosłownie na poziomie praktyki odzieramy się z fikcyjnych przekonań, a zaczynamy otwierać nasz umysł, implementować w sobie nową wiedzę, że Jezus, kwantowy potencjał, że rzeczy, że cuda, że tak dalej, że to wszystko jest możliwe, że ja pierdolę. Wiesz, o co chodzi, nie? Jak to wszystko się zaczyna dziać, to ten poziom dysonansu, poziom rozdzielenia, on się zawęża, tak? I jednocześnie jak on się zawęża, to my od korzenia czerpiemy coraz więcej mocy z pola mocy. Natomiast kiedy, wiesz, moment oświecenia, to jest moment śmierci ego. I wtedy już jesteśmy tylko w polu mocy. I to Hawkins opisuje jako oświecenie, jako że meble miały taką samą świadomość. Wszystko jest polem jaźni, tak? Jasne. Więc to jest prawdziwy potencjał dzisiaj na Ziemi i to już jest tu dostępne, rozumiesz? To, o czym mówisz, to jest dokładnie hermetyzm, to jest filozofia hermetyczna właśnie. Oni opisują, że dualizm, w ogóle ten dualizm, tak jak mówisz, istnieje tutaj u nas na Ziemi, w naszych egocentrycznych bańkach, jakby w tych wyższych poziomach astralnych tego dualizmu już tak nie ma, bo tak jak powiedziałeś, człowiek osiągający wysoki poziom jaźni już rozumie, już ten dualizm zaczyna znikać, ale hermetycy bardzo fajny sposób to opisywali, że ten dualizm właśnie jest jak wahadło. Jest raz prawo, raz lewo, raz prawo, raz lewo. Ale... O tym mówi transurfing również w rzeczywistości tak, trochę. Tak, tak, tak. Natomiast im jakby bardziej wzrasta twoja świadomość, to ty przestajesz być bujany przez to wahadło, ale zaczynasz być tym, który to wahadło trzyma. I wtedy ten dualizm już tobą tak wtedy, wiesz, nie buja. I wiesz, nie wiem jak ty masz, natomiast ja w swoim życiu byłem kiedyś bardzo mocno bujany przez to wahadło, natomiast teraz jest tak, że jakby nie zauważam rzeczy dobrych i złych, tak dalej, jest zawsze, że zajebiście, kumasz, jest zawsze mega i po prostu wiem, że są rzeczy, które nie do końca mi pasują i których może bym nie chciał robić, ale jakby znikają rzeczy dobre i złe, które muszę zrobić, tylko są rzeczy konieczne, które są potrzebne do przejścia do następnego etapu, do osiągnięcia czegoś tam, wiesz. Widzisz, i tutaj przechodzimy do prawdziwej esencji istnienia człowieka. Czym jest nasz cel? Jaki jest cel naszego życia? Tak, po co tutaj jesteśmy i dlaczego cierpimy w życiu? Tak?
Wiesz co, rdzenną, bazową prawdę o rzeczywistości zakłamano bardzo, bardzo mocno. Ja myślę, że twórcy, projektanci tej gry, w której dziś żyjemy, doskonale zdawali sobie sprawę. Ja myślę w ogóle, że to, że ten projekt nie powstał z rąk osób, które, czy istot, nazwijmy to zwał jak zwał, które dziś zawiadują, oczywiście gruby cudzysłów, tak, z zaciemnej kurtyny, znowu gruby cudzysłów, nie było tematu, nie było tematu. Tak. W każdym razie ja myślę, że to są po prostu wykonawcy pewnego potencjału reprezentowani akurat przez te istoty, które tak czy tak będą to musiały i tak albo oddać, albo przerobić, kto wie, w swoich własnych doświadczeniach, w swoich własnych subiektywnych życiach, tak? Natomiast widzisz, zakłamano te cele życiowe tak mocno, że ludzie uwierzyli w to, że ich celem życiowym jest iść do pracy i zarabiać pieniądze. To jest największy dramat tego świata. Uwierzyli, że cokolwiek z zewnątrz może dać im poczucie szczęścia. Natomiast kiedy już dochodzimy do momentu, kiedy te nasze przekonania o tej rzeczywistości doprowadzają nas do tak skrajnego cierpienia, wtedy następuje tak zwany proces przebudzania się, tak? Nie ma innego, znaczy przebudzenie się w ziemskim doświadczeniu jest przebudzaniem w traumie. Tak zostało to zaprojektowane. Tak? Dokładnie. Tylko cierpienie może nas przebudzić. Później w zależności od tego, jak wykalibrowaliśmy naszą wrażliwość, wykalibrowana została nasza wrażliwość, albo jakie mamy wartości bazowe, talentów i tak dalej. Ja to często widzę w słupkach, tak? Po prostu. Jak kto jest, jak wykalibrowany, z czym przychodzi i puf, login, tak? Logujemy się do gry i lecimy z tematem. No więc każdy z nas jest inaczej wykalibrowany i ma inaczej wykalibrowane talenty, aczkolwiek wszyscy wspólnie przeżywamy jedno życie na poziomie energetycznym. Wszyscy czerpiemy z jednej energii jedni, a więc przeżywamy te same emocje, tak? Więc cel życia, według mnie rozpoznany przede wszystkim, to jest jak najgłębsze zejście do zestrojenia się z tym przeze mnie rozpoznanym przez umysł mój, tak, ułożonym modelem, który dopuszcza istnienie cudów, w którym cuda są naturalną konsekwencją tego, jak działa wszechświat. To nie jest nic nadnaturalnego. To, że w tym momencie jesteśmy w takim ewolucyjnym miejscu, w którym to się nie dzieje, to wynika tylko i wyłącznie z punktu procesu, ale teraz jest czas właśnie, żeby implementować te wartości wzniosłe, które wynikowo doprowadzą naszą Ziemię do totalnego wzniesienia, do wzrostu, a nasze życia do Hyde Parku, do wesołego miasteczka. Więc to jest teraz ten moment, w którym implementujemy te najbardziej potrzebne Ziemi potencjały, tak? Nie było lepszego miejsca w ogóle, dlatego tu jesteśmy, dlatego... Wiesz co, ja ci powiem, że tak, z jednej strony totalnie, totalnie się z tobą zgadzam, a z drugiej strony troszeczkę nie. I to... Kto się nie zgadza? Kto się nie zgadza? Dawaj go tu! Dawaj go tu! Słuchaj, wiesz, bo tak, z twojej perspektywy człowieka, który dąży, szuka prawdy, tak, bo oprócz tego, że ty robisz swój kanał, tak samo jak ja robię swój kanał, dzielimy się wiedzą, ale tak naprawdę nasze poszukiwania nigdy nie ustają. Cały czas się uczymy i cały czas szukamy, prawda? Cały czas kopiemy. I teraz ja natomiast postrzegam sens życia w troszeczkę inny sposób. Myślę, że sens życia myślę, że go nie ma, bo my chcemy znaleźć ten cel. To jest tak, jak ludzie chcą wierzyć w UFO na zasadzie, no, znaczy ja tam nie mówię, że nie ma tam, wiesz, pozaziemskich form życia, bo prawdopodobieństwo, że jesteśmy jedyną formą życia w kosmosie jest w ogóle żadne, nie? Natomiast ludzie lubią wierzyć w cel, i w zbawce, coś, co przyleci, uratuje. Jest oddawanie odpowiedzialności, to są dokładnie, podstawowe dokładnie tak, dokładnie tak. Natomiast widzisz, twój, mój cel jest taki, jak opisałeś, natomiast uważam, że cel życia każdy ma inny. I właśnie cel życia jest bardzo mocno związany z korzystaniem z tej mechaniki stworzenia, która została nam dana. Cel życia jest taki, w jaki wierzymy. Naszego subiektywnego. Dokładnie. Opisując ten cel życia, który opisałem, mówię, jakie jest najbardziej skuteczne podejście do życia z punktu widzenia tego modelu, który przedstawiam. Tak. Ja totalnie rozumiem. Natomiast widzisz, my szukamy w tematach, kopiemy w tematach duchowych. Okultystycznych tak naprawdę, wiesz, to jest okultyzm, nie? Oczywiście. Wiesz.
Wiesz, to jest okultyzm. W ogóle mega mnie bawi to, jak strasznie źle interpretowany jest słowo okultyzm. Wiesz, bo to od razu się ludziom kojarzy z czymś, że to jest satanizm, nie? To w ogóle... Nawet masakra, nie? Okultyzm. No tak zostało to nacechowane, naładowane taką energią. No dokładnie, no, ale okultyzm jest to po prostu wiedza tajemna. Natomiast wiesz... Ale właśnie, czy to jest wiedza tajemna? To wcale nie jest wiedza tajemna, to jest wiedza ogólnodostępna. Ale słuchaj, jest ogólnodostępna, zgadzam się, totalnie się z tym zgadzam. Dla wybranych. Ale wiesz, jest to wiedza tajemna i nie jest, no bo nie jest to wiedza powszechna, ale ktoś, kto szuka, ten znajdzie, to jest to, o czym mówiliśmy na początku, prawda? Więc w momencie, w którym zaczynasz szukać, zaczynasz widzieć, że ty, no to jest wszędzie przecież, nie? Już tyle razy się o to biłem i nie widziałem tego, tak? Natomiast wiesz, twoim, moim celem jest szukanie wewnątrz i rozwijanie tej wiedzy okultystycznej w cudzysłowie, tak? Natomiast ktoś inny ma zupełnie inny cel w swoim życiu, natomiast jeżeli podąża za swoją pasją, za swoim sercem, to w dalszym ciągu postępuje według tego modelu, który opisałeś, tak? Robi dokładnie to samo, natomiast jego cel jest zupełnie inny, nie? I to, że wszyscy jesteśmy od siebie tak różni, a jednocześnie na fundamentalnym poziomie jesteśmy tacy sami, to jest to jeden z najpiękniejszych w ogóle procesów, który nigdy nie przestanie mnie zachwycać. Wiesz, o ja co to interpretuję to w taki sposób, często używam tej analogii, że nasze emocje, czyli sam fakt istnienia naszego życia, jest płótnem, na którym elektryczny stwórca maluje swój obraz poprzez to, w jaki sposób toczą się nasze życie, poprzez historię naszego życia. Nasza historia życia jest obrazem na płótnie stwórcy. Więc różnią się tylko obrazy, płótna są takie same, tak? Więc na bazowym poziomie żyjemy wszyscy te same życia. I chciałem nawiązać do tego, co ty powiedziałeś, ale wypadło mi z głowy. O czym ty mówiłeś? O czym teraz mówiłeś? No teraz powiem o tym, że każdy, zaglądając wewnątrz siebie, wewnątrz własnej intuicji, rozwija się... Ach, tak, 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 już wiem. Wobec czego, a propos intuicji właśnie, tak, być może ma inny cel życia, natomiast widzisz, jeżeli podążanie za intuicją stanie się celem samym w sobie, to jedziemy prosto do domu. To jedziemy jak promień lasera. Oczywiście. Nie ma prostszej drogi. Jest, wiesz, natomiast ludziom się to nie podoba, ponieważ ludzie nauczeni są, żeby mieć wygodniej, żeby oddawać odpowiedzialność. Więc wyjście naprzeciw, znaczy zgoda i pełna odwaga w wyjściu razem w podążaniu za intuicją, to jest gotowość na odarcie się z całego gówna, które w sobie nosimy, czyli ze wszystkiego fałszu, z tych właśnie emocji strachu, lęku, a te emocje są zaaplikowane w naszych ciałach, a nie ma innej możliwości na uwolnienie się w tym doświadczeniu, aniżeli przeżycie tych emocji w swoim ciele. Więc, niestety, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale niestety niewielu ludzi jest na to gotowych, bo to jest taka gorzka bardzo pigułka do przełknięcia, wiesz. Dlatego wszystko się przebudza i dlatego dzisiaj rozmawiamy, Bartku. Jesteśmy właśnie w tym miejscu procesu. To jest dzisiaj. Przebudza się ich coraz więcej. Czyż to nie jest wspaniałe? Wiesz. Oczywiście, że jest, tak. Natomiast widzisz, ja zawsze moich słuchaczy namawiam do odwagi. Lęk nie może nas zabić. Chwilowy lęk, jak bardzo przerażający by nie był, nie może nam zrobić nic. No chyba, że przez 27 lat będziemy spychać ten lęk i nasze komórki skapitulują, bo same powiedzą, że ja się na to nie pisałem. Ja miałem tylko tutaj mieć małą komórką, no nie? Ale to, wiesz, o co chodzi. Ja się wylogowuję po prostu i człowiek zaczyna chorować, nie? Więc tak to wygląda z poziomu jakby materii. Natomiast widzisz, intuicja, jeżeli jesteśmy mocno zaprogramowani, ona nas przeora przez takie doświadczenia życiowe, żeby dać nam możliwość uwolnienia emocji, które te doświadczenia będą implikować w nas. Oczywiście. Kumasz, czacze. Oczywiście. No. Więc to trzeba mieć naprawdę jaja, żeby iść za intuicją, ale w pełni, nie? Bo jeżeli mamy w sobie dużo jeszcze cienia tak zwanego, to będziemy doświadczać całego cienia, jaki nosimy w sobie, ale to jest najprostsza droga. Ufać sercu, tak? I właśnie. Oprócz tego...
Właśnie ten moment zaufania tak naprawdę jest najtrudniejszy, wiesz, bo często na przykład spotykam się z wiadomościami, że no próbuję afirmacji, próbuję tego, tamtego, ale to nie działa, nie? Ja mówię, wiesz, o afirmacjach może pogadamy sobie za chwilę, nie? Bo to jest taki temat, który trochę wierzę, trochę nie wierzę. Natomiast kluczowym tematem jest temat zaufania intuicji, czyli moje serce. Ja zawsze mówię o tym, że jest jakby taka trójca w człowieku, którą można fajnie zobrazować. Właściwie to nie jest trójca, tylko nawet właściwie taki czworokąt, może sześcian, co nie? Że to, co czuję, jest tym, co naprawdę myślę, jest tym, co mówię i co robię. I to jest jakby to podążanie. To się nazywa spójność w postawie, myślach, emocjach i działaniu. Dokładnie tak, dokładnie tak. Natomiast moment zaufania, uwierzenia samemu sobie, że okej, okay, załóżmy, bo wiesz, bo ludzie bardzo często drastycznie patrzą na to, tak, że dobra, to ja zwalniam się z pracy teraz i zaczynam coś tam robić, tak, wywracają swoje życie do góry nogami i cholera, nie udało się, wylądowałem na ulicy, nie? Ale to nie o to chodzi w tym wszystkim, bo my tą swoją pracę i tak musimy odwalić, i tak musimy odwalić tą swoją pracę, nie? Więc ten proces przechodzenia przez tą intuicję, podążania za tym nie jest wcale taki łatwy. Sam przecież też tego doświadczałeś, prawda? Na swojej drodze, gdzie no musiałeś swoje dostać po dupie, gdzie musiałeś swoje przecierpieć, chodziłeś do pracy, której nienawidziłeś, i ja tak samo, wiesz, i wszyscy przez ten proces przechodziliśmy, natomiast ta wiara w to i zaufanie w tą intuicję musi być naprawdę fundamentalna i wtedy ta intuicja ciebie nie zawiedzie, no nie ma bata, po prostu no nie ma opcji, żeby droga intuicji cię zawiodła, no nie wierzę w to po prostu, nie ma takiej możliwości. No nie ma takiej możliwości, bo serce jest podpięte do pola najwyższego potencjału cały czas. Dlatego też Greg Braden o tym mówi pięknie, w momencie, kiedy masz pierwsze wrażenie na temat jakiejś sytuacji, to jest odpowiedź pola. Tak. Każda następna myśl jest powieleniem naszych przekonań, to już jest filtr przez zestaw filtrów percepcyjnych, to już jest przepuszczone przez pętlę umysłu. Dlatego, wiesz, podchodzisz do gościa, patrzysz na niego. Ja miałem taką sytuację. Gość miał mi sprzedać laptopa okazyjnie, Lenovo, jakiś zajebisty, nie? Tam w sklepie 5 koła, ja 3200, biorę, nie? Jadę do gościa, gość mi otwiera, wychodzi. Z 30 metrów widziałem, że to jest kanciarz, nie? Ale sobie myślę, kurwa, taki fajny laptop, jak kupię, zobaczę, nie? Rzeczywiście otworzył, działa, chodzi, pobawiłem się, nie? Się okazało, że wróciłem do domu, otwieram, włączam laptopa, a tam po prostu, wiesz, tak przykładam ucho, a tam i się nagrzewa jak diabli, nie? Coś tam płyta gówna. I dzwonię do gościa, mówię mu, proszę pana, pan mi sprzedał laptopa niesprawnego, nie? Tutaj taka sytuacja, nie widziałem, nie słyszałem, jak otworzyliśmy gdzieś tam, teraz się tak stało, że chciałbym, żebym panu temu laptopa zwrócił, a pan mi odda pieniądze. A on do mnie mówi, no ale proszę pana, a skąd ja mam wiedzieć, że to pan go nie uszkodził, wiesz? Po 30 minutach od zakupu, nie? Stary, no myślałem, że mnie tam normalnie krew zaleje, nie? No, ostatecznie widzisz, nie wziąłem pełnej odpowiedzialności wtedy, rozumiesz? Nie wziąłem pełnej odpowiedzialności. Pełną odpowiedzialność wziąłbym, gdybym przerwał łańcuch oszustw, tak? I powiedział, dobra, popełniłem błąd, wszechświecie, zwrócisz mi razy 10. Jestem głęboko przekonany, wierzę w to, przebaczam temu facetowi, przebaczam sobie, że dałem się wychujać, przepraszam, brzydkie słowo, że dałem się wpuścić w maliny, ale wiesz, co zrobiłem? Poszedłem do lombardy i go obchnąłem za 2000, nie? No i brawo ty, no i brawo ty, no i widzisz, no, no i widzisz, przekułeś po prostu, wiesz, niepowodzenie w sukces. Brawo tak, ty. Tak, ogromny sukces. No. Brawo ty. Słuchaj, wiesz co, a tak na chwilę schodząc z tematu, bo ja, jak widzisz, jestem trochę obwieszony jak choinka tutaj. Ja tak zazwyczaj nie chodzę obwieszony jak choinka, bo noszę na sobie kryształy. Przygotowuję teraz materię, podcast o kryształach, o kryształowych czaszkach, bo moi słuchacze bardzo mnie o to prosili, a ja lubię doświadczyć jakiegoś tam tematu, wiesz. Lubię mocno się przygotować i dostarczyć wiedzy, która jest naprawdę, wiesz, czymś podparta i dużym tematem, wiesz, owianym tajemnicą jest moja kryształowa czaszka, którą posiadam, nie? Wiesz, no jest to po prostu czaszka, którą ktoś tam zrobił. A mam takie pytanie do ciebie, bo każdego pytam,
A jak ty patrzysz na kryształy w ogóle? Jak to postrzegasz, wiesz? Bo ja jestem w trakcie jakby jak gówno w betoniarce, tak? Wyrabiam sobie opinię na ten temat. Nie wierzę w to, że nie wiem, złamię nogę, przyłożę kryształ i na drugi dzień mi się zrośnie. Myślę, że działa to w trochę inny sposób. A jak ty to postrzegasz? Ja myślę, że kryształy są jak twarde dyski, w których możemy kodować informacje i które możemy programować. Kryształy są żywe, to przede wszystkim struktury krystaliczne we wszechświecie są żywe i przejawiają pola świadomości, jak zresztą wszystko. Natomiast kryształy, tak jak istoty żywe, potrafią przejawiać pola świadomości o zmiennej częstotliwości dochodzące do bardzo wzniosłych pól mocy. Tak więc jeżeli mamy umiejętność programowania kryształów, mogą nas wspomagać w życiu. Tak to widzę. To nie tylko kryształy, każda struktura krystaliczna, woda krystalizowana. Właśnie miałem to powiedzieć. Grafen, to niekoniecznie musi być kryształ, nie? Grafen, to od razu przyszła mi jedna rzecz do głowy, ale nie poruszamy pewnych tematów, więc... Tak, zostańmy przy grafenie. Zostańmy przy grafenie, tak. Ale wiesz co, totalnie się z tym zgadzam. Kiedyś spotkałem się z taką właśnie opinią, że to taki Argentyńczyk Matias de Stefano, chłopak, który pamięta swoje poprzednie wcielenia, jest wielu różnych gości, którzy pamiętają różne tam rzeczy, natomiast jest coś w tym chłopaku, co sprawia, że mu wierzę. Może ten, wiesz, ma w sobie taki niesamowity spokój. Jak go słucham, stary, to mógłbym... Twoje serce czuję, wiesz, po prostu czuję, że ten chłopak mówi prawdę, wiesz, i nawet moja logika już zaczęła mnie prowadzić w takie punkty na zasadzie, no dobra, to będę analizował jego mowę ciała, wiesz, w którą stronę patrzy, nie, wiesz, czy kłamie, czy mówi prawdę. Słuchaj, no po prostu wierzę temu facetowi. I on właśnie o tym mówił, że dokładnie to, co powiedziałeś, że w kryształach są zakodowane informacje, które można zdekodować, tak samo w wodzie można zakodować i zdekodować informacje, to tym też się zajmuje psychotronika, nomen omen, ale wiesz, to jest interesujące. Ciekawe, czy nasza technologia kiedyś zamiast budowania bzdurnego metaversu rozwinie się do tego stopnia, że będziemy w stanie odkodować informacje zawarte w kryształach, które mają dziesiątki tysięcy lat informacji na temat tego, co się działo. Myślę, że nie musimy tworzyć technologii. Myślę, że nasza świadomość jest do tego stworzona i myślę, że najlepszą technologię już posiadamy jest nią nasze ciało fizyczne. No nie, no jasne, słuchaj, no to my się zgadzamy w tym temacie, ale chodzi mi o mainstreamową naukę, wiesz, bo oni jak czegoś nie zobaczą na ekranie komputera, to nie istnieje dla nich, wiesz o tym, nie? To się też zmienia. Myślę, że na pewno, wiesz, Ziemia staje się i to już jest nieuniknione, planetą światła, tutaj nic się nie może nie udać, więc cywilizacja nowego paradygmatu zaistnieje tutaj prędzej czy później, więc to pytanie nie jest czy, tylko kiedy. A co jeśli? Nie ma jeśli. Poczekaj, bo ja lubię tak troszkę, wiesz, powsadzać te szpileczki. Słuchaj, a co jeśli będzie tak, jak było za czasów wieży Babel, że wszyscy ludzie rozmawiali jednym językiem, wszyscy byli jakby ze sobą połączeni, mieli jeden wspólny cel, zbudowali wieżę Babel i wieżę, szlak trafił, przyszedł wielki potop i był reset. A co jeśli? Ja myślę, że to jest piękna parafraza tego procesu, który dzisiaj jest odwrotny. W sensie, że co? W sensie, czyli, że ludzie się kłócili, kiedy doszli do światła, rozumiesz? To jest odwrócenie karty. Teraz wychodzimy z tak zwanego cienia do tak zwanego światła, czyli zbieramy świadomość. Później trochę sobie pożyjemy w świadomości, wpadniemy na pomysł, żeby zbudować wieżę Babel. Zbudujemy wieżę Babel, przyjdzie potop i wszystko zmiecie i będzie wszystko od nowa. To są te cykle doświadczeniowe, o których ja ci mówiłem, nie? Więc myślę, że teraz jesteśmy na zupełnie odwrotnej osi w tym momencie, więc nie ma co się martwić o wieżę Babel, a być może nasza cywilizacja już oderwie się. Widzisz, to jest właśnie ten skok, o którym ja mówię, że poziom technologii, do której będziemy mieli dostęp poprzez to, że kolektywnie matryca cała wzrasta i nasza cywilizacja wybije nas w trzeci wymiar. Rozumiesz, to już jest ten czas, kiedy cywilizacja ludzka z Ziemi będzie mogła odlecieć w kosmos, w przestrzeń, zasiedlać, szukać, poszukiwać, rozumiesz? To jest ten poziom, oderwiemy się od gniazda.
Właśnie, a zahaczyłeś przy okazji o taki temat, który jest bardzo ostatnio popularny w sieci. Ja mam jakieś tam swoje zdanie na ten temat, ale chciałbym usłyszeć twoje zdanie. 3D, 5D, bardzo modny teraz temat, bo my przechodzimy z 3D do 5D. Ja o tym nagrywałem filmy jeszcze w kwietniu zeszłego roku. 5D to jest wejście w pole serca, to jest wejście w poziom prawdy, to jest nic innego. Ja w ogóle jestem zdania, że Ziemia nie zatrzyma się na stacji 5D, Ziemia pojedzie do 7D. Od razu. A już ci mówię dlaczego. 3D kojarzy mi się, to jest oczywiście moje rozpoznanie, z dostępem do trzech ciał aorycznych, tak? Do trzech kontekstów ego, czyli do ciała mentalnego, emocjonalnego i fizycznego. Natomiast ja głęboko czuję, że dzisiaj na Ziemi są dwa modele ewolucyjne dla człowieka. Pierwszy model to jest model śmierci ego, czyli model według Hawkinsa, Ramana Maharishiego i wszystkich Buddy. Buddy i Jezusa to może nie, to za daleko posunięty, bo to byli awatarowie. Natomiast model oświecenia, powiedzmy taki, jaki prezentowali oświeceni mędrcy w zamierzchłych czasach i ci współcześni, powiedzmy, tak? Czyli model śmierci ego, kiedy zespalasz się z jaźnią. Ja również widzę drugi potencjał i to jest bardzo szalone, bo nie słyszałem o kimkolwiek, kto by mówił w ten sposób o ewolucji, o tym potencjale. Model rozszerzenia ego na nowe konteksty, kiedy człowiek dostanie supermoce, czyli zaczniemy korzystać z 7 aurycznych ciał, ze wszystkich ciał aurycznych, dostaniemy dostęp do poziomu doświadczenia, kontaktu z tymi przestrzeniami dusz, o których mówisz, gdzie ludzie idą po śmierci z poziomu ciała fizycznego. Rozumiesz? Czyli cała telepatia, lewitacja, wszystko to będzie dostępne dla człowieka. I to są dwa modele. Każdy będzie mógł wybrać, gdzie idzie. Czy rozwija swoje ciało i wszechświat jako nowy wszechświat w fizyczności. Kurde, ale ty Wojtek, ale dożyjemy tego? Ja bym chciał dożyć tego. Jeśli się zdecydujesz, to stanie się w twoim życiu już teraz. Znaczy już w tym życiu, w ten sposób. Jeżeli będziesz wystarczająco, jeżeli w to uwierzysz. To jest cały czas o wierze. No, wiem o tym, ale wiesz... żeby ten całkowity przeskok bo jeżeli mówimy o 5D w kontekście takim, w jakim ty mówisz, bo wielu ludzi rozumie to zupełnie błędnie, kontekst o 5D, o którym ty mówisz, to jest coś, z czym się zgadzam, no to jest to też taki proces, gdzie my jako kolektywna świadomość ziemska wszyscy musimy to zakumać, nie? Wtedy ta wiara się zmieni. Absolutnie nie. Absolutnie nie. Ziemia leci swoim tempem. Ziemia wzrasta wraz z tempem wzrostu świadomości ludzkiej i człowieka, więc to my jesteśmy implikatorem zmian Ziemi jako ludzie. Im szybciej my będziemy kumać bazę, tym szybciej po drugiej stronie kija ludzie nie będą kumać bazy. Natomiast co się stanie z tymi ludźmi, którzy nie kumają bazy? Ludzi, którzy kumają bazę, nie powinno to interesować. To jest niestety brutalny, tak to może brzmieć, ale to jest brutalny odsiew. Ci, którzy nie kumają bazy, nie dostarczają już ewolucyjnej informacji dla stworzenia i będą się logować gdzie indziej. Albo zostanie, ja nie wiem, jak to się stanie z poziomu hologramu. Zostaną zmyci jak niepotrzebne komórki. Nie, wiesz co, ja nie szedłbym tak daleko. Ja w ogóle nie mam, wiesz, to jest właśnie ta sfera, w którą ja nie wchodzę. To jest ta sfera nieznanego. To jest to, co ewolucja nie wie, co się stanie. Rozumiesz? To jest ten model, który nie wiadomo jak będzie. Jeżeli podchodzimy z najczystszą możliwą intencją, z pełnią miłości również do tych, którzy cierpią, rozumiesz? Wtedy z poziomu najwyższego dobra i tak stanie się dla nich najlepsza możliwa droga. Tak więc co się stanie, nie wiadomo. Ważne, żebyśmy to my w swoim życiu brali odpowiedzialność za siebie. To, co nam się stanie, jest ważne. A co jeśli to, o czym mówisz ty, jest tak naprawdę, będzie wynikiem świadomej, ale mówię świadomej, nieświadomej, fuzji człowieka z technologią. Jak myślisz? To jest niemożliwe. Wszystko jest niemożliwe. Nie, technologia krzemowa to jest technologia fałszu. Nie może się zestroić z technologią fałszu. Ona nie korzysta z pól mocy. To jest wszystko jak przekonanie o lęku. Ja tak to widzę, tak? To jest pic na wodę, to jest atrakcyjne, ale to jest na chwilę. To nie może przetrwać w ewolucyjnym modelu. Cieszę się, że to powiedziałeś, bo zrobiłem niedawno filmik o Metaversie i właśnie, tak jak ci wspomniałem wcześniej, przed naszą rozmową, też w to nie wierzę, że ludzie w to wejdą, że to absolutnie kupią i że to po prostu, wiesz, będzie gadżet, ale to nie będzie żadna rzeczywistość. Ludzie bardzo się boją, wiesz, wielu moich słuchaczy, znaczy boją. Niektórzy są podekscytowani, niektórzy się boją tej fuzji człowieka ze sztuczną inteligencją, jak to będzie, wiesz. Ludzkość boi się sztucznej inteligencji z jednego prostego powodu, tak? Bo
sztuczna inteligencja, załóżmy, zostanie podpięta do kwantowego komputera i istnieje taki cień świadomości, że biorąc pod uwagę to, że można ogólnie, bardzo, bardzo ogólnie przyjąć, że wszechświat składa się z trzech sił, to jest energia, geometria i informacja. No i geometrię jakąś kwantowy komputer posiada, energia no, w nim zapiernicza, nie ma co do tego wątpliwości, informacja, która zostanie podpięta, to będzie sztuczna inteligencja i istnieje taka opcja, że w wyniku połączenia tych trzech sił, że zrodzi się wewnątrz świadomość. I teraz dlatego ludzie... Ale kto ci tak powiedział, że istnieje taka opcja? Słuchaj. Ta świadomość musiałaby być bardzo nikła i musiałaby dążyć tylko do destrukcji, tylko do zapaści życia. Właśnie do tego zmierzam. Właśnie do tego zmierzam. Dlatego ludzie boją się sztucznej inteligencji, ponieważ sztuczna inteligencja w momencie, w którym jakby może świadomość... Nie całkiem w kontekście ziarna stwórcy, tak? Ale świadomość, czyli świadomość istnienia samej siebie, jak przeanalizuje wszystkie dane, to pierwsza informacja, jaką w ogóle wiesz, jej wyskoczy, to będzie to, że człowiek jest największym w ogóle zagrożeniem dla planety. Jesteśmy tym samym. Ja bym powiedział, że pierwszą informacją, jaka by wyszła dla takiej sztucznej świadomości, byłaby to, że nie istnieje. Ciekawe. Ciekawe. Po przeanalizowaniu wszystkich danych doszłoby do wniosku, że jest sztuczna. Ciekawe. Wiesz, ja jestem fanem serii i Prometeusz. Oglądałeś Prometeusza? Mm-mm. Bardzo ciekawy film. Tam właśnie był taki robot, jak sztuczna inteligencja, który poleciał z ekspedycją naukową na inną planetę odkrywać, wiesz, oni jakby szukali tych, powiedzmy sobie, Anunnakich, czyli stwórców człowieka. I ten android jakby pozabijał wszystkich ludzi i zaczął tworzyć nowy gatunek. I on miał swój, wiesz, i to jest taka rzecz, coś której... jak HAL 9000. Coś takiego, wiesz. To jest tak jak... To jest tak jak Philip K. Dick, wkażesz K. Dicka, Blade Runner. No tak, tak, no. To już tak. I wiesz, i Philip K. Dick zawsze miał taką, on był w ogóle mega gnostykiem, totalny gnostyk, mega ciekawy facet, on napisał w ogóle taką fajną książkę pod tytułem Valis. Tak naprawdę ta książka to jest jego pamiętnik, mało ludzi o tym wie. Psychiatryka. No prawie, że. Wiesz, ale on normalnie wyruszył stary w podróż szukać Jezusa, nie? On w gnostycyzmie, właśnie w zwojach, znak Hamadi i tak dalej, siedział tak mocno, że on stwierdził, że on nie, mówi, pierdolę, idę szukać Jezusa, nie? Idę, muszę go znaleźć, nie? Rzucił wszystko, poszedł. W każdym razie on zawsze podawał taką ciekawą koncepcję, że, czy robot, sztuczna inteligencja będzie chciał, będzie dążył do tego, żeby odczuwać życie, że z jednej strony może dojść do takich wniosków, jak mówisz, ale z drugiej strony może też starać się dążyć do samodoskonalenia, jakby patrzenia na siebie z perspektywy wyższej. Wiesz, o co mi chodzi? Bartku, sztuczna inteligencja zawsze będzie zależna od zewnętrznego źródła zasilania. Sztuczna inteligencja nie jest podpięta do pól świadomości, nie będzie mogła czerpać z mocy, nie będzie mogła być żywa w takim rozumieniu żywotności, jaką znamy. To jest niemożliwe. Zapytano kiedyś Nassima Haramein o sztuczną inteligencję. I co tak? Mówił? I co powiedział? Czy sztuczna inteligencja będzie mogła stać się samoświadoma? A Haramein powiedział w swoim stule: no. Tak powiedział, tak? Ja, wiesz, to są pierdoły, to są kolejne warstwy jakichś pierdół o życiu, jakichś lęków. Sztuczna inteligencja może być przepotężna, może być użyteczna, może być wspaniała, ale wszelkie fatalistyczne wizje o tym, że zje świat jak wielki smok, kto w to wierzy, to będzie się lękał do końca życia i to wpłynie na jego świat. Nawet słyszałem taką teorię, wiesz, że... że sztuczna inteligencja to jest siła, która zapiernicza gdzieś tam z końca kosmosu i konsoliduje wszystko na swojej drodze, nie? Aha.
No wiesz co, ja widziałem, jak byłem w przychodzie, to wszystkie samochody były Transformersami z wyższych wymiarów i to była sztuczna inteligencja, z którą między innymi toczyłem wojnę, tak? Transformersy. A poznałeś Optimusa? Optimusa Prime'a? Nie, akurat Optimusa nie. Kurde, no. Najciekawszy gościu. Najciekawszy, no. Fajnie. Słuchaj, w ogóle niesamowite jest to, co robisz. Bardzo podoba mi się w ogóle sposób, w jaki mówisz o tym wszystkim. Wiesz, mega, mega, mega to wszystko ze mną rezonuje. Bardzo się cieszę w ogóle, że jesteś, że Centro Jestestwo istnieje. Zachęcam gorąco fanów Okien Szamana do tego, żebyście poszli na kursy do Wojtka. Wojtek organizuje kursy. Ty robisz kursy online, zdaje się, tak? Online i offline też w różnych miastach. Online teraz i offline. Zaczynam turnę po Polsce, niedługo pewnie w tym roku. No, ja siedzę w Anglii, Wojtek jest w Polsce. Słuchajcie, naprawdę do Wojtka warto pójść, bo to jest bardzo mądry człowiek, który bardzo wiele przeszedł, ma bardzo dużo mądrych rzeczy do przekazania i z całą pewnością nie będzie wam odwracał uwagi na rzeczy zewnętrzne, tylko będzie kierował was do wewnątrz, do intuicji. I to jest piękne. Wojtku, dziękuję ci bardzo za to, co robisz. Dziękuję ci, Bartku, za te miłe słowa i tobie również bardzo dziękuję za to, co robisz i mam nadzieję, że będziesz prowadził coraz więcej podcastu o pięknych, wzniosłych rzeczach. No staram się, słuchaj, jak mogę, wiesz, czasami mam tak, że życie mnie ogranicza, wiesz, no przez ostatni czas siedziałem, robiłem podatki, w ogóle, rozumiesz, musiałem zrobić podatki, to dzieje się no, to, ale co... ty nie robisz podcastów o podatkach. Ja wiem, ale robię te podatki, ale wymaga to ode mnie takiego zaangażowania, to jest najgorszy okres w moim życiu, wiesz, raz w roku tam muszę to zrobić i wiesz... Potem się musisz wyregulować i zrobić podcast o okultyzmie, tak? Dokładnie tak, wiesz, i także no... Ja staram się jak mogę, żeby robić jak najwięcej podcastów i materiałów. Wiem, mam takie, wiesz, poczucie winy, że nie robię tego więcej i chcę się skupić na tym, żeby robić tego więcej, wiesz, żeby dostarczać ludziom więcej informacji. Ale to się na pewno, wiesz, wszystko wydarzy. Ja, ponieważ wierzę w hermetyzm, jako stary hermetyk, wierzę w prawo rytmu, że wszystko ma swój czas, miejsce i porządek. Podążam, wiesz, za intuicją i wiem, że przyjdzie ten odpowiedni czas na to, że tak się stanie, że ja będę też mógł ludziom częściej tą wiedzę przekazywać. Wojtku, dziękuję ci bardzo, bardzo serdecznie za czas i wiedzę, którą się podzieliłeś. Mówię rzeczy absolutnie niesamowite. Mam nadzieję, że powtórzymy to jeszcze, słuchaj. Myślę, że tak. Bardzo fajnie się gadało, bardzo fajna atmosfera, bardzo wszystko fajnie, więc myślę, że powtórzymy ten sketch jeszcze pewnie nie raz. Mam taką nadzieję i mam nadzieję, że sobie może kiedyś nawet zrobimy wspólne warsztaty, wiesz. O, bracie, no. Wiesz, o co chodzi. Może się uda. Może się uda. To by było coś, wiesz, tak zebrać po prostu ludzi, którzy nie gadają bzdur i dają ludziom po prostu to światło prawdy. Takiej, wiesz, kierują do wnętrza i nie opowiadają głupot o channelingu. Ostatnio słyszałem, że ktoś przeprowadzał wywiad ze świętym Janem Chrzcicielem w ogóle. Wiesz, po prostu już niektórzy odlatują w takie, wiesz, tematy. Wiesz, Bartku, ja nie wiem, czy to podlega jakiejkolwiek ocenie. Być może człowiek, który doświadcza tego typu sytuacji i głęboko wierzy, że channelinguje Jana Chrzciciela, być może przekazuje on równie wartościowe informacje, co my tutaj teraz. Natomiast niezależnie od tego, myślę, że warto skupić się na tym, czy my w to wchodzimy, czy nie. Wiesz, tak sobie czuję, nie? Że warto mówić o channelingu, nawet jeśli niesie z sobą prawdziwe informacje, czyli spójne, wiesz, ewolucyjne, prawdziwe dla nas, rozwojowe, to tak czy owak nie należy zawierzać samej treści tych przekazów w pełni, bo wtedy oddajemy odpowiedzialność za siebie. Możemy się inspirować czymś, co przychodzi z przestrzeni zewnętrznej jako informacje, nawet z channelingu, natomiast one, jeśli kierują nas dalej do naszego wnętrza i mówią o tym, to są bardzo wartościowe. Więc sama forma channelingu
jakakolwiek by nie była, jest jedynie informacją dla naszego doświadczenia. Jeżeli przefiltrowana przez serce daje wynik prawda, to spoko. Jeżeli natomiast widzisz, zagrożenie jest w tym, że mainstream zaczął traktować search channelingi jako jakieś obiektywne źródło informacji, co jest błędem. Właśnie. Co bardzo często wyprowadzi może na znamionowce. Więc rozdzielmy te dwie kwestie, tak, żeby też to jasno stało tutaj. Właśnie. Właśnie, tak. Wiesz, ja jeżeli chodzi o channeling, właśnie chodzi mi o to, że moim głównym problemem jest to, że ludzie wierzą w to, jak w jakąś prawdę, wiesz, objawioną i to sprawia... Czy to jest twój problem? Czy to jest twój prawdziwy problem? To jest mój prawdziwy problem. Tak jest. Wiesz, bankowo. I to sprawia, że ludzie czują się gorsi, bo nie mają tego dostępu do tych informacji, wiesz, i jakby odsyłają się od tego źródła. To jest mój problem z tym channelingiem. Natomiast channeling sam w sobie jako channeling, nie mogę powiedzieć, że nie wierzę. Uważam, że jeden na milion ma takie zdolności z całą pewnością, ale też prawdopodobnie nie przejrzałem wystarczającej ilości źródeł, żeby móc... Każde doświadczenie jest warte, Bartku. Ja myślę, że człowiek przebieraniec, który udaje, że channeluje, potrzebuje tego doświadczenia, tak samo ludzie, którzy wierzą temu przebierańcowi, potrzebują tego doświadczenia, wszystko wynikowo wymieli się w pralce na ziemi i wynikowo każdy będzie musiał ponieść konsekwencje swoich decyzji, i ten, który udaje, że channeluje, i ten, który wierzy w temu, co udaje, że channeluje. Więc nie nam to oceniać, czy to jest dobre, czy to złe, nam skupić się na sobie i na nie skupianiu się na tym, co tam udaje, że channeluje, tak? Nie chcę tam robić, co chcę, póki mnie nie krzywdzi. Jak będzie dokładnie mnie krzywdził, to zostanie w mordę. Dokładnie. I tyle. Dokładnie tak. Tak. Dokładnie albo, tak. Albo nastawię drugie policzek, w zależności, jaki będę miał nastrój. Tak? Ale ja też poniosę tego konsekwencje w swoim życiu, więc... No. I tym optymistycznym akcentem dziękuję ci jeszcze raz bardzo serdecznie za twój czas i wiedzę, którą się podzieliłeś. Wojtek Bayer, Centro jest. Ja też również dziękuję. Dzięki serdeczne. Trzymajcie się, kochani. Trzymajcie się, kochani. W przyszłości. Do zobaczenia niebawem. Hejka, cześć. Adios, papa. Pa.